Wiesz, zastanawiam się, jakim clickbaitem opatrzyć ten odcinek, albo jaką chwytliwą miniaturką. Wyobrażam sobie coś na zasadzie: najgorszy zawodnik w NBA, kwadratowy nawias, nie uwierzysz. Kibice go Musimy nienawidzą. powiedzieć w tym tygodniu coś kontrowersyjnego, koniecznie. Wiesz co, żeby uzasadnić taki clickbait, postanowiłem sprawdzić, kto rzeczywiście jest najgorszym koszykarzem w NBA w tym sezonie. I udało mi się to. Pod jakim kątem? Bo tutaj Pod wiesz. kątem kilku zaawansowanych statystyk. Jest Okej. gość, który ma zdecydowanie najgorszy box plus minus, zdecydowanie najgorszy per, zdecydowanie najgorszy win share w przeliczeniu na 48 minut. Jest absolutnie najgorszy i to tak wyraźnie we wszystkim. Okej. Spośród wszystkich. Chcesz zgadnąć? Nie chcę zgadnąć, bo to zapewne jest nazwisko, którego ja albo nie potrafię wymówić, albo nie jestem świadom jego istnienia, ale obawiam się Jak to przy tym. nie jesteś świadom? Na pewno jesteś świadom. Aha, obawiam Nie się, że. stawiaj się w roli kogoś, kto nie ogarnia, co się dzieje na dołach. Niestety muszę cię rozczarować, ale troszkę muszę się postawić w tej roli. I obawiam się, że miniaturka z tym człowiekiem mogłaby w ogóle nie być krzykliwa. Kimkolwiek on Nie, nie nie, no będzie. nie można zadać pytania w tytule i w miniaturce dać jego twarzy, wiesz, to musiał być, tak jak oglądałeś Pokémony kiedyś pewnie w telewizji, Tak. wiesz, te zgadywanki, who's that Pokémon, takie zacieniowana sylwetka ze znakiem zapytania, to musiałoby być. Okej. I słuchaj, No. najgorszym zawodnikiem ze wszystkich, którzy postawili stopę na parkiecie w tym sezonie jest Anzej Werbla. Spasesniks. Kto? Anzej Spasesniks to jest 216 cm Łotysza, który zagrał w tym sezonie jeden mecz, 6 minut konkretnie, w barwach Washington Wizards. Nie wiem, czy pamiętasz, on był wybrany w drafcie kilka lat temu i to w pierwszej rundzie chyba nawet. W zeszłym sezonie zadebiutował w NBA i to z takim w miarę powodzeniem, z tego co pamiętam. Chyba z 30 meczów zagrał albo coś koło tego i to takie jakieś minuty w miarę znaczące. Pokroju tam kilkunastu czy 20, a w tym sezonie zagrał 6 minut tak fatalne, że obecnie jest bezrobotny. To jakby obawiam się, że spełniły się najgorsze przewidywania twoje sprzed chwili, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, kim jest ten człowiek, więc Nie? Naprawdę? Bo tu na naprawdę. dole listy jest kilka osób, których naprawdę nie kojarzę. Na zasadzie Will Magnay. Który zagrał mecz w Pelicans, którzy w ogóle pobili w tym sezonie rekord, znaczy wyrównali rekord pod względem liczby zawodników, która się przewinęła przez ich skład w przeciągu jednego sezonu. Z rekord Grizzlies sprzed tam chyba 4 czy 5 lat. Są Ile on tacy wie? ludzie jak Louis King, Ashton Huggins, Greg Whittington. To naprawdę są nazwiska, które nic nie O, mówią, ale Anzej Spasesniks to jest, wiesz, pik z pierwszej rundy draftu sprzed chyba 3 czy 4 lat, więc. widzisz, a ja na przykład Grega Whittingtona skądś Spektakularny upadek. kojarzę, ale tego. Tak? Tak, On ale. 4 mecze zagrał w tym sezonie aż. No, ale gdzieś musiał mi jakoś się trafić. Natomiast pan nasz Na bank, w faworyt. Denver konkretnie. To niekoniecznie, ale to też wynika z tego, że przestałem grać w NBA 2K, A no, tam się tak. a tam zawsze się trafiało jakichś takich zawodników, dzięki którym później, dzięki tej grze później można było ich lepiej kojarzyć w rzeczywistości, że ej, faktycznie jest ktoś taki, kojarzę go. No, ale no, te czasy już Także za jak mną, więc. kiedy rodzice mówią wam, żeby odejść od gier i pójść do książek, to mają rację, ale jednak coś można się dowiedzieć. Przynajmniej w kontekście najgorszych zawodników w NBA w tym sezonie. Tak jest, a nieprzypadkowo zaczynamy z takiej nuty, bo nasz czytelnik i słuchacz Filip wyszedł z założenia, bardzo sprytnego poniekąd, że skoro w zeszłym tygodniu przedyskutowaliśmy sobie zawodników, którzy zasłużyli na nagrody, widzę, pochwaliliśmy pewną grupę zawodników za to, jak sobie radzą w tym sezonie, to dlaczego by nie zrobić czegoś zgoła odmiennego, odwrotnego nawet można powiedzieć, i nie zganić kilku zawodników, nie wytknąć komuś słabo zagranego sezonu i nie wskazać pewnych rozczarowań. Tak, więc stwierdziliśmy, że No bo będziemy jak teraz. wiadomo, ludzka psychika działa tak, a nie inaczej, że to się klika zdecydowanie lepiej. Pewnie, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie listę graczy, po których będziemy bezkarnie cisnąć w tym odcinku.
i zamierzamy to spełnić. No pewnie, ale to jest też trochę kłopotliwe, bo tak jak się zastanawiałem przed nagrywaniem, no to jest wielu zawodników, o których możesz powiedzieć, że cię rozczarowali w jakiś sposób, ale zdecydowana większość tych historii to są historie kontuzji. To jest fakt. I to jest I jakby. to jest trochę. No. Z tym, że możemy to podzielić jakby po prostu jako osobną kategorię, bo tych kontuzji i tych zawodników, którym to gdzieś tam zmieniło trajektorię tego sezonu, tudzież sezonu ich drużyn, jest na tyle sporo, że o nich można po prostu oddzielnie traktować. Natomiast tych gości, którzy bez kontuzji zawiedli, też znajdzie się spora grupka przecież. No jasne, tylko mam problem trochę z wypominaniem tego gościom, którzy przez kontuzję sobie nie poradzili, no bo z jakiej paki, wiesz, ktoś może wyjść z założenia, da się to obronić, że kogoś rozczarował na przykład sezon LeBrona Jamesa, nie? Bo można było po nim oczekiwać więcej, no tylko, że no co on miał zrobić? No nie, no jasne, jasne, to nie w kontekście, że to jest ich wina, tylko w kontekście, że no jednak mimo wszystko na przykład taki sezon w wykonaniu Victora Oladipo, jaki on ma obecnie, no to no nie można inaczej rozpatrywać niż rozczarowanie i to niekoniecznie, mówię, musi być jego wina, ale warto podkreślić to, że no sorry, no tutaj spodziewaliśmy się czegoś więcej i no i on rozczarowuje w tym sezonie. Ze względu na problemy zdrowotne, ok, ale mimo wszystko no, to jest poniżej oczekiwań i to też później ma reperkusje czy dla jego drużyny, jednej lub drugiej, czy dla jego przyszłości. Nie? No dobra, przekonałeś mnie dość mocno tym, co powiedziałeś. Dlatego, tak żeby uporządkować sobie tę falę hejtu i morze jadu, które się wyleje z nas dzisiaj, to powiedz mi, czy masz takich zawodników, o których przed sezonem myślałeś, że będą gdzieś ocierać się albo gdzieś tam momentami znajdować się w wyścigu po nagrodę MVP, a ostatecznie cię rozczarowali i w ogóle się tam nie znaleźli? Mam jednego zawodnika, aczkolwiek troszkę nieco inaczej bym sformułował kategorię. Okej, ja nie mówię, że to miał być zawodnik, który by tam był w ścisłej czołówce takiego wyścigu, tylko o którym na przykład, wiesz, no tak jak masz Damiana Lillarda, gdzie masz moment sezonu, w którym myślisz sobie, o, on gra na miarę MVP, nie? Wiesz, na tej zasadzie bardziej, no bo wiadomo, że kandydatów do MVP to pewnie jest dwóch, trzech w sezonie, więc to nie o to chodzi. No tak, no to w tym kontekście patrząc, tylko no też tutaj jakby nie chcę tego robić jako stricte hejtowanie, to zawiódł mnie w tym kontekście Luka Doncic. Mocno, rzekłbym. Okej, okay, mów dalej. Ponieważ Luka Doncic przed sezonem był faworytem bookmacherów do nagrody MVP przed samym startem sezonu. Luka Doncic miał po swojej stronie media przed startem sezonu w kontekście nagrody MVP. Wielu On dziennikarzy. Był takim faworytem na pierwsze miejsce na MVP u bookmacherów? Nie pamiętam tego. U bookmacherów był. Zaraz na starcie off-season, które było krótkie i w ogóle, to był... Na pewno był w top 3, mi się wydaje, że był jako pierwszy. Ze względu też na to, że tutaj wchodziła ta piękna historia, że może zostać najmłodszym MVP w historii i że któraś z poważniejszych tych firm bukmacherskich stawiała go jako największego faworyta. Na pewno był w ścisłej czołówce, natomiast i mówię, i miał media po swojej stronie, co jest kluczową kwestią w kontekście nagrody MVP, głównie dlatego, że to media ją przyznają i mogą sobie tworzyć te narracje bardzo wygodnie. Więc mając po swojej stronie media i będąc mimo wszystko gdzieś tam faworytem bookmacherów i mając po swojej stronie kibiców, którzy też gdzieś tam się liczą w kontekście odbioru, w tym mnie także, to no, wiesz, to przyjechał lekko ulany na start sezonu, jak w zeszłym roku i generalnie ten początek roku jakby mu mocno przeszkodził, bo później już się ogarnął, zaczął świetnie grać, no i teraz prawdopodobnie będzie, ja wiem, w pierwszej, maksymalnie w drugiej piątce All-NBA, to wciąż jest świetny kandydat, ale gdyby on od początku sezonu grał tak jak drugą część, to ja myślę, że po pierwsze Dallas byłoby top 4, top 3, a i sam Luka mógłby być bardzo realnym kontrkandydatem dla Nikoli Jokicza, tak? A on tak jakby wiedząc o tym, że ma taką szansę i w ogóle, tak troszkę mnie zawiódł tym, że jednak na tym starcie nie był zbyt gotowy na granie, nie? Bo ewidentnie nie był. Drugi sezon z rzędu zresztą.
Na starcie i teraz pod koniec. On miał taki stretch meczów, kiedy grał jak MVP, nie? Gdzie tam Tak. regularnie siekał jakieś 30, 40 i trafiał te step backi za trzy na jakiejś takiej chorej skuteczności, że w ogóle Tak, tak, ludzie z tak, gry tak. tyle nie notują, a co on wiesz, ze step backu. Tak, tak, tak. Więc to jakby miał po prostu etapy, w którym grał na jakby swoim optymalnym poziomie, tak? No bo on wciąż, mimo tych słabszych okresów, czy na początku, czy teraz jak zwolnił, to wciąż są statystyki tam 29, 9, 8. To wciąż są rzeczy, które no, stawiają cię w roli jakby kandydata do MVP. A i Dallas ma tą końcówkę na tyle mocną, że mówię, że gdyby nie ten słabszy początek, to mogliby być nawet w top 4, więc to wciąż jest dobry sezon, nie? Ale no, miał realną szansę na to, żeby zostać tym najmłodszym MVP, a tak trochę wydaje mi się pokpił sprawę. I z tego powodu jestem troszkę zawiedziony, bo gdyby od początku sezonu wjechał tam na formie, jak niektórzy inni zawodnicy, to myślę, że by wygrał. Z drugiej strony mógłby potem osiąść, nie? To jest taki sezon, że no. jakby trudno szukać zawodnika, który przez cały sezon był w takiej formie. No jest Nikola Jokić, nie? No, I dlatego to on jest w będzie ogóle MVP. zaskakujące, nie? Że ze wszystkich gwiazd NBA Nikola Jokić jest najbardziej regularny i fizycznie konsekwentny. Bez żadnego urazu w tak szalonym No, sezonie. no. To jest zagadkowe. No rzeczywiście, były takie oczekiwania wyższe względem indywidualnego sezonu Luki Doncicia. On jak już by został MVP w przyszłym sezonie, to już nie będzie najmłodszy, nie? To Nie, już Derrick nie. Rose go wtedy wyprzedza. Tak, tak. To rocznikowo chyba wtedy byliby w tym samym wieku, ale kwestia dni jakoś tak. Kwestia dni. Ale nie, nie. To tutaj miał realną szansę, żeby być najmłodszym, no ale no już się nie uda, więc trudno. Ale no wciąż jakby to zaznaczałem, Tak, że to wciąż jest wciąż... dobry sezon, nie? Tak, wciąż jest bardzo dobry sezon i trudno mówić o rozczarowaniu w kontekście gościa, który będzie prawdopodobnie w pierwszej piątce All-NBA, tak, bo najwyżej w drugiej, więc... No tak, to fakt. No rzeczywiście, ja mam dwóch takich kandydatów trochę, którzy są większym rozczarowaniem, ale też nie byli tak nigdy wysoko kandydatami. Okej. Okay. Wiesz, ja myślałem o zawodnikach, którzy mogli mieć taki miesiąc czy dwa gry na poziomie MVP, gdyby grali w swojej optymalnej formie, ale to się kompletnie nie wydarzyło. I pierwszym takim zawodnikiem jest Pascal Siakam. Siakam, Wow. Siakam go czytają, ale to SI tam mi tak ładnie zawsze z języka schodzi jako Siakam. Z jakiegoś powodu. On Okej. miał słabą końcówkę tego zeszłego sezonu pandemicznego. Tak, bardzo słabo. Ale to nie zmienia faktu, że wiesz, on z sezonu na sezon robił tak kolosalne postępy przez kilka lat. Wiesz, od jakiegoś takiego rezerwowego na 20 minut mało znaczącego, po zawodnika pierwszej piątki, po pierwszą opcję zespołu. I tu Tak. tego kolejnego kroku zabrakło, a nawet nie tyle zabrakło kroku w górę, co dokonał się krok w dół. On w tym sezonie w ogóle w rzutach za trzy spadł poniżej 30%. Notuje mniej punktów. Wygląda słabo. I zresztą tak jak... Nie chcę powiedzieć tak jak całe Toronto Raptors, bo to nie jest tak, że całe Toronto Raptors wygląda słabo. Ale większość. Oni mają sporo kłopotów kadrowych w tym. No i takich... kłopotów, jak je określić, kłopotów z zakwaterowaniem, no wiesz, oni cały sezon grają po drugiej stronie kontynentu praktycznie, nie, tam ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda formalnie, ale to jest chyba tak, że oni przez większość tego sezonu nie było tam z nimi rodzin w tej Tampie na Florydzie. Nie mam pojęcia, tak szczerze jak, mówiąc, no aczkolwiek ja właśnie też nie, ale wydawałoby mi się to dziwne, gdyby nie dopuścili tam tych rodzin. Aczkolwiek nie, może... to na pewno nie tak, że w ogóle, ale wydaje mi się, że to nie tak, że tam, wiesz, na stałe się rodziny na cały sezon przeniosły. Na pewno się widywali, to nie wierzę, że od No. grudnia, wiesz, nie widzieli się, ale... A też nie było specjalnie okazji, żeby wrócić do domu, do Kanady, bo raz, że to przekroczenie granicy jest utrudnione, a mecze są teraz tak często, co drugi dzień, że nie byłoby kiedy. Więc no tutaj cały ten sezon jest rozczarowujący, a po środku tego stoi Pascal Siakam, który, kurczę, wydawało się, że on dojdzie do takiego poziomu All-NBA Team, jak będzie robił taki postęp i że stanie się taką gwiazdą, wiesz, pełną gębą, a tutaj, Tak. tutaj ten sezon wygląda jakby to, co było rok temu, to był maks jego możliwości. Znaczy rok temu, w zasadzie najlepszy Pascal Siakam to były chyba playoffy 2019. No tak. Jeszcze z Kałajem. Tak, no jakby ja tutaj Pascala mam też na liście, nie w kontekście jakby tutaj jakiś MVP czy coś, ale w kontekście jednego z największych faktycznie rozczarowań tego sezonu pośród zawodników.
Szczególnie początek, kiedy Toronto jeszcze nie miało aż takich problemów i kiedy założenia były takie, że no oni dalej Tak, tam on początek miał fatalny, nie? walczą o playoffy i chcą tam coś zdziałać, no i on tam wyglądał katastrofalnie i zaczęły się pojawiać zasłużone już pytania, znaczy powróciły, bo one zaczęły się pojawiać w bańce właśnie. No, czy on po prostu nie radzi sobie za bardzo z rolą pierwszej opcji, czy ona go nie przerasta troszkę, nie? Bo Toronto mu dali kupę kasy, wierząc w to, że właśnie on ten ostateczny, finalny krok w stronę bycia gwiazdą zrobi. No a wydaje się, że Pascal fajnie jako tam właśnie drugi zawodnik, ale nie jako pierwsza opcja, nie jako gość, na którym się skupia obrona rywali. Chyba, że no jakby pamiętajmy też o tym, że on bardzo późno rozpoczął swoją karierę, więc ten jego rozwój między innymi dlatego przebiegał tak szybko i może po prostu jeden z tam słabszy czy półtora słabszego sezonu nie sprawiają, że należy go jeszcze skreślać, ale no to jest bardzo duże rozczarowanie, bo nie radzi sobie, ewidentnie sobie nie radził, szczególnie kiedy musiał stawać naprzeciwko jakimś lepszym, silniejszym, bardziej mobilnym obrońcom, gdzie nie mógł ich wziąć na plecy i coś tam z nimi porobić, bo zwyczajnie nie był w stanie. No i się okazuje, że on tak jakby poza tam gdzieś szybkim graniem, to w takiej wolnej, ustawionej grze, no to nie ma za bardzo jakby, nie ma rozwiązań, nie ma pomysłów na to, co ma ze sobą zrobić, nie ma zagrania, No, nie jest. Którego może, wiesz, które może wykorzystać, kiedy mu nie idzie, którym może zapewnić kilka punktów każdego wieczoru, nie? To jakby... Tak, on na tle tej bardzo dobrze technicznie wyszkolonej ligi odstaje trochę w takim dochodzeniu do rzutu, wypracowywaniu tak. sobie pozycji rzutowej. Nie? Mimo, że ma warunki ku temu, nie? Rzuty z przewyższenia, wiadomo, sprawne ręce. Drugim takim zawodnikiem, którego w ogóle kariera jest dla mnie bardzo smutna, bo lubię go i oglądać, i w ogóle odczuwam jakąś taką sympatię, z Karlem Anthonym Townsem. I tutaj to też jest kasus kontuzji w dużej mierze, bo on tam z 40 meczów zagrał w tym sezonie połowę tego, co mógł zagrać. Chyba trochę więcej. I wiesz, tak jak się spojrzy na jego liczby, to on gra na podobnym poziomie cały czas. Trochę skuteczniej, tu trochę mniej skutecznie, ale to jest równy poziom. Tylko, że no tam się nic nie dzieje wokół. Ja liczyłem na ten sezon, to właśnie jest kwestia moich oczekiwań, że ja liczyłem na ten sezon, bo tam liczyłem na to, że ten skład wokół trochę jest fajniejszy, ale chyba wychodzi na to, ja nie wiem, kogo oni by musieli ściągnąć do Wilków, żeby tam się coś wydarzyło już, nie wiem. Roberta Gawlińskiego, o! Roberta Gawlińskiego. To może by zadziałało, ale no, rozczarowuje mnie. Nawet nie tyle rozczarowuje mnie Karl Anthony Towns, bo on cały czas gra na dobrym, wysokim poziomie, co rozczarowuje mnie jego kariera, wiesz, jego sezon jako taka historia, no to jest taki pusty przebieg kolejny, on już tam ma z 26 lat chyba i no. I no i gdzie ten Towns jest po tych kilku latach w NBA? W punkcie wyjścia cały czas jest. Właśnie, wciąż w tym samym miejscu. No to co do zmian, no to mi się wydaje, że nie wiadomo, choćby tam, wiesz, ściągnęli nie wiadomo kogo, skopiowali Golden State z 2017 roku, to mogliby mieć problemy z różnymi rzeczami, bo to bardziej kwestia jakby organizacyjna i tego, jak ta organizacja jest prowadzona, jak ten klub wygląda od wewnątrz i jaki tam panuje chaos i tak dalej, bo talentu tam naprawdę zazwyczaj nie brakuje. To nie jest tak, że oni nie mają kim grać. No i jak się przejrzy te wszystkie lata po odejściu Kevina Garneta, to tam było kilku utalentowanych zawodników na tyle, żeby na przykład właśnie wejść do playoffów i w ogóle, nie? A tu... Weź te wszystkie lata z Kevinem Love'em na przykład, nie? No. Ja tam zawsze jakby no gdzieś tam coś niekoniecznie i Minnesota kończy tam, gdzie kończy. A ten sezon jeszcze tym bardziej miał być jakby lepszy i twoje oczekiwania były poniekąd słuszne ze względu na to, że tutaj stracili ten swój pik, w sensie duże zagrożenie na to, że go stracą, nie? Więc wydawałoby się, że nie bardzo im się opłaca tankować, no bo bardzo łatwo mogą ten pik stracić i nie będą z tego mieli żadnej korzyści, więc wydawałoby się, że no wreszcie będą walczyć o to, żeby wygrywać i żeby wejść do playoffów. A tu się okazało bardzo szybko, że nie. Tam Houston się musiało mocno napocić w pewnym momencie, żeby wyprzedzić Minnesotę, nie? Zgadza się. Nie, bo moim zdaniem w ogóle Towns ma w sobie na tyle potencjału, może miał, może to już jest za późno, ale żeby być gdzieś w tej grupie z Joelem Embiidem i Nikolą Jokiciem.
Jeśli chodzi o talent, gdyby, to gdyby tak. on lepiej trafił w swojej karierze, może do lepszego klubu, może gdyby inaczej się trochę potoczyło, moim zdaniem to jest gość właśnie tego pokroju, co oni. Tak, tak. Tym bardziej, że no, Nikolaj Jokic pokazuje, że niekoniecznie da się nadrobić. Nie musisz mieć predyspozycji defensywnych, żeby robić różnicę i nie być dziurą w obronie taką. Dokładnie, da się nadrobić ofensywą defensywę, żeby wejść na ten najwyższy poziom wśród centrów. I... Zwłaszcza, że Towns ma też predyspozycje defensywne. On trochę nie ma tego feelingu, wiadomo, takiego, kiedy wyskoczyć, kiedy ten, ale wiesz, no, ma długie ręce, jest w miarę szybki. Pod jakimś sprawnym trenerem, w jakimś dobrym systemie dałoby się to dobrze zatuszować i sprawić, że to jest jakoś tam nawet może minimalnie plusowe. No, ale gdzieś na poziomie, na którym nie byłby dużym osłabieniem pod koszem, nie? Tak. Jak najbardziej. I wtedy czerpać tylko owoce z jego świetnej gry w ataku. Pewnie, dlatego no, moim zdaniem kwestią czasu powinno być to, kiedy on stamtąd odejdzie, tak jak odchodzą wszyscy utalentowani zawodnicy z Minnesoty. Gdzie i kiedy, no ciężko jest powiedzieć, ale jeśli odejdzie, no to może być podobnie tak, jak było z Anthonym Davisem, nie? Że pójdzie do jakiegoś zespołu faktycznie poukładanego, w którym będzie miał szansę powalczyć o coś i się okaże, nagle sobie przypomnimy o tym, jak dobry jest Karl Anton Towns, nie? Pytanie, na ile on ma ambicje, żeby odchodzić i szukać czegoś więcej, bo tak jak ja bardzo nie lubię tego takiego narzekania, że o, ten Towns, on tam gra w Fortnite'a i jest mięczakiem, come on, dajcie spokój, to jest człowiek. Tak nie sposób odmówić chyba tego, że to jest taka osobowość, znaczy, co my go tam znamy tak naprawdę, nic nie wiemy, wiemy to, co widzimy w przekazie i ten obraz wydaje się być taki, że można pomyśleć, że on jest gościem, który raczej niekoniecznie będzie chciał wychodzić z jakiejś strefy komfortu. No, gościem, który niekoniecznie będzie chciał pójść do innego zespołu i tam zapierdzielać ciężko, bo w Minnesocie wszyscy tam go wychwalają pod niebiosa, a to, czy wygrywają kolejne sezony, czy nie, to co za różnica. Pieniądze się zgadzają, więc spoko, nie? Ja się zgodzę co do tego, że on nie wygląda na takiego gościa. Ja strasznie nie lubię takich zawodników. Generalnie... Ja nie uważam, że to jest coś złego. No, jeśli mu się dobrze żyje w tej Minnesocie, jeśli lubi ten klub, lubi to otoczenie, chce dla niego grać, ale na przykład wie, że tytułu i tak tam nie zdobędzie, to co? No to niech sobie tam gra. No. Spoko, no ale no to niech... Jak odejdzie, to będą mu zarzucać, że nie jest przywiązany do klubu i szuka pierścienia i pieniędzy, jak wszyscy. Okej, ale to w takim razie niech nie chcę usłyszeć od niego żadnych, wiesz, opowiastek o tym, że chce zbudować tutaj coś fajnego i chce powalczyć o pierścień z tą ekipą. Tylko niech powie wprost, że jakby mi się tu podoba, ja sobie lubię grać i tyle, nie? Wiesz, z drugiej strony, no jak miałby powiedzieć coś takiego, kiedy wiadomo, jakie są oczekiwania względem sportowca, nie? No to jeżeli wiadomo, jakie są oczekiwania trochę, względem trochę sportowca... Trochę nie możesz sobie pozwolić na powiedzenie tego głośno. No ale no to jeżeli wiadomo, jakie są oczekiwania, to czemu nie chce ci się ich spełniać? Like, come on. No to jest takie spłycenie tematu, nie chce ci się ich spełniać, wiesz. No czemu spłycenie? To jest skomplikowane zagadnienie. Nie uważam. No, może no, nie ma charakteru Jimmy'ego Butlera, ale nie. No ale? Ale czy każdy musi mieć... Nie, no absolutnie nie każdy musi mieć, no ale jakby przyznajmy to sobie wprost i nie oszukujmy się, że mamy inny charakter i chcemy wygrywać w tej lidze, jeżeli generalnie średnio nas to interesuje, nie? Może tak. Zastanawiałem się nad kolejnymi nagrodami, które byłyby takim pretekstem do tego, co nas albo kto nas rozczarował. I w zasadzie dwóch mocnych kandydatów mam, kiedy myślałem o nagrodzie obrońcy roku. I to nie tak, że mam zawodników, którzy mogliby powalczyć o tytuł obrońcy roku, znaczy może w jakiejś rzeczywistości mogliby, ale po prostu zawodników, którzy są defensorami, którzy mnie rozczarowali, rozumiesz? Rozumiem, no. I takim moim dużym zawodem jest Matisse Thybulle. Serio? No, on gra drugi sezon i to jest sezon, który wygląda identycznie jak ten poprzedni, bo kiedy on wchodził do NBA, no to byliśmy trochę zachwyceni tym, co on potrafi robić w defensywie, jaki ma feeling, jaki ma umiejętności, chwytne ręce, tak. Tylko że wiadomo było, że on nie potrafi rzucać i to jest duży problem i on jest dużą dziurą po atakowanej stronie parkietu, więc jego minuty były mocno ograniczone.
Tylko liczyliśmy na to, że ten jego rzut się trochę rozwinie i że on będzie mógł w rotacji zyskać więcej minut i jeszcze więcej pokazywać. A minuty, które on gra, są identyczne jak w zeszłym sezonie, a jego rzut jest jeszcze mniej skuteczny niż wtedy. I to jest strasznie bolesne, kiedy się widzi co trzeci poranek jakiś highlight, kiedy on notuje trzy przechwyty w 7 minut i w ogóle nie da się koło niego przejść. No, to jest duże rozczarowanie, bo to jest ogromny potencjał, który nie ma szans na to, żeby rozkwitnąć przez braki w innych, wiesz, aha, tobie chodzi w innych o... stronach. Tobie chodzi... Myślałem, że masz jakby zastrzeżenia i rozczarował cię stricte swoją defensywą w tym sezonie. A nie, no nie skąd? Tym, że no skąd? Właśnie no, dlatego się dziwiłem. No, nie wiem, czy da się oczekiwać więcej od obrońcy. To jest fakt, właśnie dlatego byłem w szoku, ale no to dobrze, że się tutaj wyjaśniliśmy. Nie, tak całościowo mnie rozczarowuje to, co się dzieje z Matisem Taibulem. To, że on nie jest w stanie wywalczyć sobie minut, co niestety jest zrozumiałe, że nie możesz regularnie grać nim po 30 minut. Nie? To znaczy, ja bym powiedział troszkę inaczej. Nie możesz w Filadelfii nim grać po 30 minut. No tak, to też ma duże znaczenie. O, jasne, jasne. Bo gdyby... Ale też ciężko byłoby znaleźć jakikolwiek klub, gdzie masz zawodnika na pozycji numer 2, powiedzmy, który, wiesz, jest Tony Allenem. Nie? Tylko no, Tony Allen lepiej rzucał niż Matis Taibul chyba. No, w końcowym etapie swojej kariery może tak, ale, no tak, ale wcześniej myślę nie. Natomiast to jest trochę prawda i jakby nad tym on musi popracować, to żeby wywalczyć sobie więcej minut. Natomiast ja jakby myślę o nim w kontekście takim, jak pojawił się nam, objawił w zeszłym sezonie Luguentz Dort, który też w zeszłym sezonie ten rzucał poniżej 30% za łuku i generalnie w ofensywie mech. Ale to i tak, to on i tak jest lepszy. To poniżej 30%. No, to już było lepiej niż Taibul. Okej, okay, dążę do tego. Okej, okay, Taibul trafia 30% za 3, ale Taibul nie oddaje też prób. To jest, wiesz, to jak ktoś potrafi rzucać za 3, to jest z jednej strony to, na jakiej skuteczności rzuca, a z drugiej strony to, ile rzutów jest w stanie oddać. Tak jak wiesz, Ben Simmons oddaje 0 rzutów za 3, nie? Gdyby oddawał, to pewnie trafiałby, mógłby trafiać ponad 30%. Spokojnie. Może, wiesz. Spokojnie. Ale to są te dwie kwestie, więc Dort się nie boi rzucać, wiesz. On trochę nie trafiał, ale to jest lepszy strzelec, tak, wiesz, wolumen. Tak, tak. No to no jakby chodzi mi o to, że wydaje mi się, że znalazłby miejsce takie, w którym nawet bez tego rzutu mógłby spokojnie grać spore minuty. Ten z Filadelfii to się nie spina ze względu na to, że oni tam na brak defensorów nie narzekają, więc no bardziej im się przydaje te... Bardziej mi się przydaje oddawanie dużej ilości rzutów, najlepiej celnych, aniżeli kolejny defensor, który przypadkiem też nie potrafi za bardzo rzucać. Nie? Zwłaszcza jak masz Danego Greena, który raczej trafia trójki niż nie trafia, jak mu idzie, bo to też nie jest jakiś tam bardzo regularny zawodnik, a też przy okazji nie jest dziurą w obronie, jest niezły. Nie? Absolutnie, absolutnie, dokładnie. No to będzie problem, natomiast no, pytanie jest takie, czy on będzie w stanie go... przeskoczyć i przede wszystkim czy wiesz, czy nie pójdzie gdzieś indziej, gdzie znajdą się dla niego te minuty, gdzie nagle się okaże, że tam ktoś jest to w stanie lepiej zutylizować, bo pamiętajmy też, że Doc Rivers tak raczej trzyma się swoich ustaleń i on tak z tą młodzieżą to tak jak nie musi, to niekoniecznie nią gra, nie? No bo jaka tam jest młodzież w tej Filadelfii tak naprawdę? Ja nie mówię o Filadelfii, mówię ogólnie, patrząc na przekrój okay. jego kariery, to on tak, wiesz, no gdzieś tam jak trafi mu się ktoś w oku, że znaczy wpadnie mu ktoś w oko jakiś młody, który mu pasuje, no to super, to on go wykorzysta, ale jak niekoniecznie, to ciężko jest go przekonać do siebie, nie? No i mówię, dwa sezony, dwa inni trenerzy, może to też jest pewien problem dla Taibula, żeby zrobić ten krok naprzód, szczególnie w tej ofensywie, która jest mocno chimeryczna u niego. No zgoda. I mam drugi zawodnik, którego mam tutaj, to jest gość, który sprawia, że muszę się trochę uderzyć w pierś, bo byłem bardzo podekscytowany w pewnym momencie, ale to się kompletnie nie wydarzyło. Okay. I chodzi mi o PJ Tuckera, który w ogóle zauważasz, że jest w lidze taki gość? No właśnie, PJ Tucker jest bardzo... Widziałeś go ostatnio?
Na boisku? Nie, widziałem, jak dyskutował z Kevinem Durantem. Trafił się jakiś taki tweet, no, coś takiego. Jakiś taki highlight, ale żeby coś robił na boisku, to nie. Ostatni raz go pamiętam, jak rzucił pierwsze punkty dla Milwaukee trójeczką z rogu i później zawinął on się. On potem wypadł i... z rotacji na długo, no, ale on od dłuższego czasu gra ponad 20 minut na mecz. Nie widać go. No właśnie, i to jest, a wiesz, no ja też nie oczekuję od niego, że on będzie zdobywał po 20 punktów, nie? On mógłby tam notować te swoje 3, ale rzucać się w oczy, a to się trochę nie dzieje. Inna sprawa, że ludzie bardzo mało oglądają Milwaukee Bucks. No gdzieś, mam wrażenie. No bo Milwaukee to Bucks... jest zespół, który się przejadł, nie? Jest dużo świeższych historii w tym sezonie. To jest raz, a Bucks to jest trochę to samo. A dwa, Milwaukee Bucks gdzieś tam rozczarowało ostatnimi czasy niejednokrotnie, więc tu jest taka troszkę awersja do tego, że... Iż w ogóle się zmieniła narracja wokół nich, nie? Oni byli tak dwa sezony temu, to był taki raczej lubiany zespół przez kibiców. Bardzo, albo dlatego, że byli... Go Bucks po tytuł. Dlatego, że byli nową... Dwa razy się noga powinęła, no tak, tak. Nową dokładnie. Ekipą. Nawet nie powiedziałbym 2, a 3, bo ta ich porażka z Bostonem w 2018 też nie powinna mieć miejsca. Tak. Mogli tam też to pyknąć. No zgadza się. Ale wracając do PJ Tuckera, to on jest też wysoko na mojej liście ogólnych rozczarowań, nie tyle jakby w kontekście defensywy, co właśnie ogólnie zawodników, którzy strasznie mnie rozczarowali, bo o ile w Houston, no to okej, dobra, ten sezon w Houston jest... Kogo jaki to jest. Obchodzi, nie? No był jaki był i w ogóle, no dobra, spoko, chciał odejść, więc też rozumiem, że jakoś nie był specjalnie zmotywowany. No okej, okay, ale przeszedł do ekipy, która tam o coś walczy i w ogóle i ma u nich szansę nie tylko na wywalczenie tego pierścienia, ale na odegranie realnej roli znowu. A no PJ Tucker tam poszedł i zaginął. Tak samo jak zaginął na początku sezonu. No to tak, kłopot. Tak. To jest ten kłopot, nie, że on tam nie zdobywa punktów, czy nie notuje zbiórek, tylko jak się spojrzy na jego wpływ na defensywę, czyli to, co on powinien robić, to tam właśnie ta magia się nie dzieje, ta, która jest nieuchwytna w liczbach. To i tak się nie dzieje. Tak, no... Z tym, że tu jest jeszcze kwestia taka, że ja wierzę wciąż w to, że jak przyjdzie do playoffów i będziemy bardziej analizować każdy matchup, to zauważymy te momenty, w których PJ Tucker będzie wychodził na to swoje 20 minut i robił realną różnicę. To wierzę, że się jeszcze obróci. Dla mnie to jest duży znak zapytania, bo kiedy miał miejsce transfer PJ Tuckera do Milwaukee, to pojawiały się takie głosy, że jakby opinia co do PJ Tuckera w lidze jest dosyć taka podzielona. Z jednej strony ludzie mówią tak, jak nam się wydaje tutaj, że no on tutaj na razie gdzieś tam słabo gra i w ogóle, ale w playoffach przyjdzie, znowu zrobi swoje, jak będzie mógł grać o jakiś realny cel, to spoko. Ale duża część jakby gdzieś tam wewnętrznych tych informatorów ligowych mówiła o tym, że PJ Tucker po prostu jakby dopadł go wiek i on już fizycznie jakby nie daje rady i to już nie jest ten motyw, że on wrzuci kolejny bieg na te playoffy i że teraz się oszczędza, tylko on po prostu jakby no już jest wypalony troszkę i tam już za wiele z niego nie zostało tak stricte zawodnika. No on ma 35 lat już, nie? Więc dlatego to jest moja wątpliwość, bo ja też wierzę w to, tak sam z siebie, że on w tych playoffach będzie robił różnicę, że tam zobaczymy ten udział, szczególnie w defensywie, o którym mówisz, ale no, chciałbym tylko zaznaczyć, że jest też, trzeba brać pod uwagę to, że on po prostu jest już stary i no i sorry, nie pyknie, nie? No jest takie ryzyko, to nie da się ukryć. No ale tak czy inaczej, Tucker jest jednoznacznym rozczarowaniem tego sezonu. Niezależnie od statystyk. Też nie da się ukryć. Masz tu kogoś jeszcze? W kontekście obrońców nie, jakoś mi tak... A nie, mam jedno nazwisko, które gdzieś sobie podkreśliłem, że liczyłem troszkę bardziej na niego, a coś też nie poszło do końca. To jest Robert Covington. Który... O, to jest też ciekawa historia, bo to trochę wykracza znowu poza kompetencje samego zawodnika, a trochę wkracza w to, co się dzieje wokół niego. Trochę tak, to jest fakt. Ja nie chcę go absolutnie jako jedynego tutaj stawiać w roli winnego za kolejny katastrofalny... Aczkolwiek jeśli patrzymy ogólnie sezon Roberta Covingtona, to pełna zgoda. Tak. Rozczarowanie. Tak, no mówię, ja nie chcę go stawiać jako jedynego winnego tej słabej obrony Portland, no ale on tam przychodził z jasną rolą po dwóch dobrych sezonach w Houston, gdzie defensywnie fajnie wyglądał.
I no, w Portland tego nie widać i w ataku też długo nie było widać tam. On teraz już poprawił te swoje cyferki, one nie wyglądają tak tragicznie, nie wyglądają wiele gorzej niż cała jego kariera, że tak powiem. Ale, no ale nie, nie, cały ten sezon to nie jest ten gość, dla którego Portland oddawało tam piki w drafcie. Nie tak się potoczyło i ta jego defensywa też nie robi jakiejś wielkiej różnicy. No, Portland wciąż jest w obronie katastrofalne. No i Robert Covington tutaj niczego nie zmienił, a powinien cokolwiek, w jakikolwiek sposób wpłynąć. A nie, źle to wygląda w jego wykonaniu. To prawda, z drugiej strony wiesz, granie w defensywy, w której Terry Stotts maniakalnie, wręcz z uporem po prostu godnym trochę szacunku, a trochę politowania, gra ustawieniami, gdzie obok siebie grają Carmelo Anthony i Enes Kanter, no to uff. No ja wiem, że... Jesteś obrońcą, to tam wesoło masz. Ja wiem, że to biedny Robert to niewiele może tam zdziałać, to jest fakt. Ale no... Ale on nie bo tylko... On bo przy tych wszystkich zawodnikach on w ofensywie w ogóle nie jest opcją. On trafia 38% za 3, a mimo to notuje 8,5 punktu. On tam nie oddaje rzutów, no bo wiadomo, jest Lillard, McCollum, jest ten Melo, jest Enes Kanter, przez którego chcesz grać czasem. Jest Norman Powell. I ten Covington, i ten Covington, teraz Norman Powell, wcześniej Gary Trent, i ten Robert Covington, który mógłby sprawić, że będziesz lepszą defensywą, nie robi tego, bo sam nie jest w stanie tego zrobić, a z drugiej strony on w ofensywie nie robi różnicy, bo są inni zawodnicy od tego, więc on tam jest taki no od czego on tam jest? Defensywy sam nie zbawi, a w ofensywie nie zrobi jakiejś takiej dużej różnicy, bo nie jest opcją i nie dostaje tylu rzutów. No właśnie, no tak i... nie wiadomo od czego on tam jest. I... No i ciężko jakby oceniać pozytywnie jego sezon, nie? No, ciężko. Więc jeśli chodzi... Pełna zgoda. Jeśli chodzi o defensorów, to tyle z mojej strony. Okej, okay, a jakbyśmy mieli... to chyba dosyć łatwe jest. Jakbyśmy mieli wskazać rozczarowania w kontekście debiutantów? No jest... Znaczy jest kilka nazwisk, które... przychodzą na myśl, no ale faworyt dla mnie jest jeden i nie widzę tutaj kogoś, kto mógłby mu zagrozić w tym godnym mianie. Jeden, okej, okay. No ja myślę, że jest kilku. Znaczy nie, mówię, nazwisk jest kilka, natomiast taki faworyt do bycia zdecydowanie największym rozczarowaniem jest jeden, bo tam moim zdaniem okay, to jestem ciekawy. Wywyższa się ponad resztę. No to dla mnie to jest James Wiseman. To jest rzeczywiście mocny kandydat. To jest nie do obrony, facet... Ale ja nie lubię go winić za to. Ja myślę, że my wpadliśmy trochę w pułapkę oczekiwań, że my powinniśmy byli wiedzieć doskonale, że on po tych dwóch meczach na poziomie NCAA, że on potrzebuje tego sezonu do aklimatyzacji, a nie żeby być, wiesz, zawodnikiem pierwszej piątki zespołu, którego oczekiwania są, wiesz, to są Golden State Warriors. Oni mogą nie mieć najlepszej rotacji, mogą być kontuzjowani, ale te oczekiwania zawsze będą i te światła kamer tam będą. Więc to trochę trafił, wiesz, w niewłaściwe miejsce, w niewłaściwym czasie, mam wrażenie. Trochę tak, ale... cieszy mnie, że Steve Kerr w niego wierzy i że bardzo pozytywnie się często wypowiada i podkreśla to, że on musi się dużo nauczyć, że musi jeszcze zbudować swoją formę na poziomie NBA, więc ja wierzę w to, że oni go tam w Warriors nie odpalą za szybko nie zrezygnują i spróbują z niego coś wykuć, bo tam coś jest z nim, tylko on krótko gra w koszykówkę po prostu. To znaczy, no to czy go nie odpalą, to się jeszcze okaże, bo jak wpadnie im pick Minnesota i będą mogli, wiesz, odpalić Wisemana i pick Minnesota za jakiegoś dobrego zawodnika, który pomoże im powalczyć realnie o tytuł, na przykład, no to co? To myślisz, że go nie odpalą? Oczywiście, że go odpalą. Patrząc na to, jak Kerry gra teraz, no to wiedzą, że nie ma co się przebudowywać, jeszcze nie czas, to jeszcze trzeba spróbować wycisnąć coś z tej ekipy, nie? Tak, ale też wiesz, ja myślę, że Warriors mają całkiem mądry management i oni wiedzą, że nie mogą co roku czekać na to, co będzie za rok i nie patrzeć dalej. Nie możesz co roku budować się na kolejny rok, wiesz, musisz w pewnym momencie wcisnąć trochę reset i mieć takich zawodników, którzy
przez kolejne kilka lat będą stanowili o twojej sile. Nawet jeśli to nie będzie siła, wiesz, top 3 zespół NBA, tylko przez jakiś czas będzie to powiedzmy top 10, top 15. Nie, no tak, no tylko jakby wiesz, wiedząc, że Kerry jeszcze wciąż potrafi grać na tym poziomie, co, na jakim gra w tym sezonie, to wiesz, też jeszcze podejrzewam, że będą chcieli zmaksymalizować jeszcze tą końcówkę jego prime'u. No tak, tak, tak. I tak. Jeszcze kolejne kilka lat na tak, pewno. Tak, i później w momencie, w którym on już też się stanie razem z Klejem zadaniowcem i będą gdzieś tam wtedy wprowadzać te nowe pokolenie. Tym bardziej mówię, to też jest kwestia tego, czy pojawi im się dobra oferta, bo to wcale nie jest pewne, i czy wpadnie im ten pik, bo to też nie jest wcale pewne, tak? Chodzi o to, że to. Natomiast co do Wisemana, to jakby ja rozumiem to, co mówisz, ja to biorę pod uwagę, jasne, jak najbardziej, natomiast też to, kurczę, nie przesadzajmy, nie? No jakby, bo z jednej strony brak doświadczenia, okej, okay, ja go za to nie winię, absolutnie, ale z drugiej strony facet fizycznie też nie był jakoś specjalnie przygotowany na to. No w ogóle nie był przygotowany. No to... Nie miał prawa, bo on też późno chyba zaczął grać w koszykówkę, z tego co ja tam pamiętam. Ja wiem, no ale no miał ten późno cały... grać i mało grał, nie? Więc... No, ale no miał ten cały rok przerwy. Przygotowanie atletyczne no, nie wymaga, nie wiem, całego sztabu ludzi w ogóle, nie? No mógł się w miarę przygotować. Dla... Nie? Myślisz, że nie wymaga sztabu ludzi przygotowania fizyczne na poziomie NBA? No wiesz co, no jeżeli patrzę na LaMelo Balla, który zagrał całe 9 spotkań więcej od niego i miał jeszcze kontuzję i przyszedł do ligi bardziej atletycznie przygotowany niż James Wiseman, no to co jest grane? Nie no, LaMelo Ball tam trochę się tułał po świecie z tą koszykówką. No ale w jaki sposób to się przekłada na fizyczną gotowość w wieku 19 lat? Myślę, że jakoś tam się przekłada, wiesz, no LaMelo Ball to jest gość, który od drugiego roku życia tam klepie z ojcem i braćmi w tą koszykówkę. Ja myślę, że to ma znaczenie, no, że on, wiesz, od początku był wychowywany na zawodowego koszykarza, wiesz, że ojciec mu tam szukał tych lig na odpowiednim poziomie i no. Myślę, że to się nawarstwia mocno i kumuluje, że LaMelo Ball jest w stanie wejść do ligi i od razu grać jak szef totalny, a James Wiseman, wiesz, potrzebuje trochę czasu. Mi nie chodzi o poziom gry, mi chodzi o przygotowanie fizyczne. No, James Wiseman był w stanie między innymi, tak. Ledwo wybiegać 20 minut i stracił miejsce w pierwszej piątce na rzecz Kevona Looneya. No jakby poziom gry to jest jedno, no, ale no, nie chcesz mi powiedzieć, że facet wie, co on przez ten rok robił, jak go zdyskwalifikowali. Przecież nie chodził na uczelnię, bo nie musiał, bo szedł do NBA i wiedział o tym. Co on przez ten rok siedział i grał na kompie? Czemu on wtedy nie siedział na siłowni i nie trenował, wiedząc, że ogrania... Jesteś bardzo surowy jesteś dzisiaj dla tych młodych chłopaków, powiem ci. Ej, no nie, no ale no kurde, nie, no facet za chwilę dostanie ciężkie miliony. Wiesz, za chwilę dostanie kontrakt, nie, no, ale to, za który się ustawi do końca życia. To, że on jest słabo przygotowany fizycznie, to nie znaczy, że on nie próbował się przygotować i nie pracował nad tym, nie starał się, wiesz, no jest mnóstwo różnych czynników wynikowych, no to nie zawsze jest tak, że jak ktoś jest słabo przygotowany atletycznie, to wynika z tego, że on się nie starał, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że można było się postarać bardziej, mając tyle czasu na przygotowanie fizyczne i wiedząc, co go czeka, i wiedząc, że poziomu jakby ogrania i tak dalej nie przeskoczę, więc może przynajmniej, że nie miał zawału serca po 15 minutach, nie? Bo to mi też nie pomoże w karierze. No nie wiem, ja stojąc przed taką szansą, raczej bym się przygotował najlepiej, jak potrafię, ale to jestem tylko. Na pewno. Pytanie, jaki byłby efekt? No myślę, że 20 minut w wieku 19 lat dałoby się radę wybiegać tam. Nawet teraz to już nie, ale wtedy. No nie, no ale to mówię, no jakby przeraża mnie to, że facet ma 19 lat i miał sporo czasu, prawie rok na przygotowanie się do sezonu i on, mówię, po 20 minutach oddychał rękawami, jak to się mówi, no to no się zniechalo, no to nie jest dobrze przygotowane. Nie, no ja wiem, no ja go bronię trochę, bo mam w sobie dużo empatii, poza tym też na potrzeby dyskusji trochę, nie? Ale głównie dlatego, że mam dużo empatii, ale nie, no zgadzam się, że to jest czerwona flaga jakaś tam, że to i że jego sezon jest rozczarowaniem, to też nie ulega wątpliwości, bo ja sam liczyłem na dużo więcej. Pewnie, że tak. Tym bardziej, że w trakcie sezonu on jakby zaczął grać gorzej niż na początku, nie? To też jakby... No on miał lepszy początek, tak. No bo to ewidentnie, fizyczność tu ewidentnie była czynnikiem takim jednym z głównych. No, także wśród debiutantów no on mi się tutaj wyróżnia najbardziej, ale tak jak mówię, jest jeszcze kilku kandydatów, także, ale to rzuci jakieś swoje nazwisko, to zobaczymy. Ja bardzo liczyłem na to, że od początku sezonu będzie takim zawodnikiem, jak staje się trochę w ostatnich meczach, Onyeka Okongwu. Okej.
Znaczy od początku, on nie grał od początku, on tam już na początku sezonu wypadł z jakąś kontuzją, ale potem wchodził na jakieś tam albo szczątkowe minuty, a jak wchodził na kilkanaście, to tam za dużo nie pokazywał. Ale tutaj znowu zmiana trenera sporo pomogła, bo to nawet nie jest kwestia tego, że ten nowy trener zaczął dawać mu więcej minut, tak po prostu, bo to samo w sobie by tutaj nie pomogło. To jest trochę kwestia tego, że Atlanta Hawks zaczęli grać trochę z pozycją centra w takim bardziej klasycznym rozumieniu tej pozycji. To znaczy, center Clint Capela, który jest tam pierwszym centrem, to jest zawodnik, który stawia zasłony, roluje do kosza i bazuje na swojej zwinności, szybkości, na swoim atletyzmie. I to jest coś, co Onyeka Okongwu ma i co jako zmiennik jest w stanie zagwarantować na niezłym poziomie. On jest, wiesz, już jako młodzian, jest 20-latek, bardzo taki silny, zbudowany fizycznie, jest dosyć. Tak. Dosyć szybki, potrafi wyjść w górę, kiedy ktoś mu rzuci piłkę nad obręcz, i ewidentnie widać, że on w tych Hawks z drugiej części sezonu, a zwłaszcza ostatnio, czuje się znacznie lepiej. On w końcu zaczął notować jakieś mecze na kilkanaście punktów. Zaczęło się o nim powiedzmy mówić. Blisko 10 zbiórek. Nie? Tak. Że ja liczyłem, że to się wydarzy od razu, a tam trochę ten sezon był taki przeczekany. No mówię, o nim zaczęło się mówić w tym ostatnim czasie, że on się tam zaczął, w sensie zaczął się bardziej objawiać dla takiej jakby gdzieś tam publiczności, że hej, jest tutaj taki zawodnik i hej, on jest młody i może być z niego coś fajnego. Natomiast ja miałem oczekiwania od razu miałem, bo tam gdzieś jak przygotowywałem się przed sezonem z tych debiutantów, oglądałem co oni robili wcześniej, to myślałem sobie, że ten Okongwu jak dobrze trafi, to może być naprawdę od razu fajny. Tak, a na początku. Bo on w przeciwieństwie do Wisemana fizycznie zapowiadało się, że on będzie od razu gotowy. Tak, tak. Natomiast na początku sezonu go nie było słychać w ogóle. To jest prawda, że on ten początek zawalił troszkę. Znowuż niekoniecznie może do końca jego wina, ale no mimo wszystko mógł sobie. To, co pokazuje teraz, no nie wierzę, żeby potrzebował połowy sezonu, żeby to wypracować. On to już miał wcześniej i można to było prezentować wcześniej. A coś tam nie szło najlepiej. Ale Okongwu to jest dobry przykład na rozczarowanie. Takie ciekawe ze względu na to, że właśnie ta końcówka sezonu troszkę zamazuje to. Nie? Ciężko jest jakby, bo dla przykładu, to już nie w kontekście debiutantów, no jeszcze z jakiś miesiąc temu Russell Westbrook byłby bardzo wysoko na liście rozczarowań tego sezonu, bo grał fatalnie. A później. No, rzeczywiście. Tak, a teraz absolutnie nie możesz powiedzieć o gościu, że jest rozczarowaniem tego sezonu, bo nie. Wziął sobie Waszyngton na plecy i wtargał ich do playoffów, więc tak. Zgadza się. Tak. W ogóle ciężka jest ocena Russella Westbrooka jako koszykarza, nie? Bo nie możesz mieć o nim wyważonej opinii. To zawsze musi być skrajność. Tak. Tak, to jest taki gość, nie? Czy taka osobowość, nie? No tak, to jest bardzo duży koloryt, wiesz, ja. No, jak pewnie większość osób, które się wypowiada na temat koszykówki, no to też nie jestem fanem tego rodzaju koszykówki, ale bardzo się cieszę, że on jest w tej lidze i lubię go czasem oglądać, mimo że to jest momentami irytujące. Nie? Tak, to szczególnie w końcówkach meczów, kiedy on potrafi podejmować absurdalne decyzje, to jest masakra. Ale no ja też uważam tak, że jakby jako fan koszykówki, jaką on gra, niekoniecznie, ale fan osobowości, jaką on jest, z wszystkimi wadami i zaletami jak najbardziej, bo takich ludzi jakby potrzeba tutaj w tej lidze, uważam, w sensie facet jest ja też bardzo, bardzo lubię swoją opinię o Russellu Westbrooku, jakkolwiek narcystycznie i egocentrycznie to nie zabrzmi, bo ja uważam, że Russell Westbrook jest dobrym, naprawdę dobrym koszykarzem, just it, po prostu jest dobry. Okay. Rzadko się słyszy, nie, o Russellu Westbrooku, że jest no dobry. No, zawsze są jakieś tam. Nie jest wybitny, dodatki. Nie jest top 3 rozgrywającym w historii, tak, nie jest legendą, nie jest fatalny, nie jest ceglarzem, nie jest jeźdźcem bez głowy. Jest dobry koszykarz po prostu. O, przepraszam. Cegła spadła właśnie tutaj. Z ostatniego meczu Waszyngtonu. Tak. No nie, no ja nie mogę się pochwalić taką opinią, więc jakby. Żebym przejść dalej, bo w sensie. Pochwal się taką, jaką masz. Jakby, come on, po co się prowadzi podcast tak naprawdę? Nie, bądźmy szczerzy. Nie. To jakby ja bardzo lubię jakby jego zawziętość i jakby właśnie ten charakter na boisku. Bardzo nie lubię decyzji, które podejmuje i tego, ile to kosztuje drużynę. I ogólnie uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Natomiast no.
absolutnie nigdy w życiu nie chciałbym go mieć w swojej drużynie jako, czy jako trener, czy jako kolega, no to się nie mogę wypowiedzieć, ale jako trener, bo facet podejmuje tak katastrofalne decyzje w końcówce i w playoffach naprawdę jest tak słaby, po prostu słaby, że nie chciałbym go mieć. I to jest straszny taki cień, który się rzuca na jego karierę z mojej perspektywy. Te playoffy, w których on regularnie zawodzi, regularnie po prostu podejmuje jakieś absurdalne decyzje, jakieś takie dziwne, niepotrzebne, gdzieś tam się podpala faktycznie, gdzie w momentach, w których on zachowuje spokój, widać, że byłby w stanie jakby grać znacznie lepiej, ale no gdzieś tam jak przychodzi presja, to Russell się tak zapala strasznie, czasami na dobre, czasami na złe, ale częściej na złe i to mi przeszkadza jakby w nim bardzo, ale jakby umiejętności i talentu absolutnie mu nie odmówię. Troszkę naciąga swoje statystyki, nie można mu tego odmówić, ale z drugiej strony i tak jest w tym fantastyczny, co robi. On jest tym żółwiem ninja z tą czerwoną przepaską. Tak. Takim narwanym najbardziej. Nie pamiętam, który był który, przepraszam. Ja też to. Ale to, co powiedziałeś, ta fraza, że a co, pamiętasz, jak on się nazywa? Nie. Chciałem powiedzieć, że ja też aż tak wielkim fanem żółwi ninja nie byłem, żeby pamiętać po latach ich imiona. Poza Michelangelo. Michelangelo był jeden taki. Donatello. No i to na tym się kończy. I tam jeszcze jacyś renesansowi malarze byli też. Tak. Ale ta fraza, której użyłeś, że nie chciałbyś go mieć w swoim zespole, nakierowała mnie na innego zawodnika. Okej. Przewrotnie, bo miałem w zeszłym sezonie fantazy jednego zawodnika, którego wybrałem gdzieś tam dosyć daleko, tak bez większego przekonania, ale ja mam, mimo że krótka jest moja kariera w fantazy, a bardzo owocna, mam farta do takich wyborów zawodników nieoczywistych, którzy potem grają nieźle. I on grał nieźle, tylko był bardzo chimeryczny i po prostu śledzenie fantazy było dla mnie niesamowitą sinusoidą emocji, bo to był Devonte Graham. O Jezu. Który potrafił zagrać mecz na 40 punktów i trafić 10 na 12 za 3, a potrafił zagrać mecz na 3 punkty i trafić 1 na 20 z gry. Ale koniec końców, ten ostatni sezon, który zagrał, poprzedni, to był naprawdę dobry sezon na tam jakieś średnie pokroju 18-7, z tego co pamiętam. I w tym sezonie no niestety to siadło, bo on dalej gra mecze powiedzmy tam na 0 na 10 z gry, ale nie grywa już tych meczy na 40 punktów, tylko sporadycznie tam 20 kilka. Tak. I to też jest kwestia tego, że on ma dużo mniejszy usage w tych nowych Hornets, bo tam się pojawił LaMelo Ball, bo Terry Rozier ma trochę więcej piłki, bo Gordon Hayward przede wszystkim trochę gra na piłce i mimo, że Devonte Graham gra nominalnie jako rozgrywający przeważnie, to on nie często ma tę piłkę tak faktycznie w rękach i nie przez niego przechodzi ten atak. On raczej gdzieś tam jest do rozciągania gry dla innych. I to też widać w tym, że on notuje mniej asyst, ale w ogóle oddaje na przykład dużo mniej rzutów za dwa. To sobie sprawdzałem. To widać w jego grze, wiesz, bo nie ma tej piłki, z którą gdzieś tam wejdzie do środka i zagra penetrację, weźmie akcję na siebie. On po prostu, jego rola została zmarginalizowana, mimo że w minutach tego aż tak nie widać. To jest wciąż jakieś tam koło 30 minut na mecz. No, ale... Nie, ja nie... Gra regularnie, najczęściej w pierwszym składzie. Tak. No niestety, może się okazać, że ten poprzedni sezon, gdzie tam były jakieś takie kosmiczne mecze, to był taki, wiesz, historia jednej nocy. Tak mi się wydaje, ze względu na to, że widziałem kilka spotkań Hornets, może ja nie wiem, może ja źle trafiłem, naprawdę, ale widziałem kilka spotkań Hornets w tym sezonie, w których no, naprawdę nie mogłem patrzeć na tego gościa, ze względu na to, że... No, jemu się odpala coś takiego, że nie wiem, trafi dwa rzuty na przykład w czwartej kwarcie i on już jest Kobe, nie? On już nagle w czwartej sekundzie akcji 20 do końca, on nagle odpala z 9 metra truje na tam 2 minuty przed końcem i spoko i się czuje z tym okej, nie? I czasami jak złapie rytm i w ogóle był taki mecz, nie, chyba z Atlantą, że on złapał rytm i w czwartej kwarcie tam wyprowadził Hornets na dogrywkę. I super. O tak, pamiętam ten mecz. I super, świetnie. Natomiast później w dogrywce to dalej był przekonany, że nie, to świetnie, to ja tam tutaj wygram mecz i miał tylko jeden przycisk kuźwa na swoim padzie. No i co? No i skończyło się trafianie i przegrał im ten mecz w tej dogrywce, bo on tam wymusił kilka niepotrzebnych rzutów.
zamiast dobrze rozegrać akcję, no i Hornets przez to przegrali. I wszystko jakby, wiesz, no na nic, coś z tego, że wcześniej tak fajnie zagrał dla drużyny, co z tego, że wyprowadził ich do dogrywki. Jeżeli w tej dogrywce no, nie włączyło mu się myślenie, że ej, może warto komuś podać, tylko odpalał dalej. I no, ja widziałem kilka takich spotkań już, w których on po prostu decydował się w pewnym momencie, że on przejmie to spotkanie i rzadko kiedy to mu wychodziło. I ja straszną mam awersję do niego ze względu na to sposób podejmowania decyzji i z tym wydaje mi się, że może mieć duży problem. Natomiast dla Charlotte spokojnie, no bo akurat on akurat troszkę spadnie, więc może zatrzymają go w korzystnej cenie, tak? Bo on teraz będzie wolnym agentem zastrzeżonym. Gdyby po zeszłym sezonie był zastrzeżonym wolnym agentem, to raczej Hornets nie byłoby na niego stać. A teraz może nie będzie zbyt dużego zainteresowania, więc może gdzieś tam go na ławkę zatrzymają. Jestem jako rezerwowy, może nie byłby złym rozwiązaniem. W zasadzie, gdyby trochę przeredagować to wszystko, co powiedziałeś, to można by to wkleić na Wikipedii koło jego nazwiska. Myślę, że wyczerpałeś temat Devonta Grahama. On w ogóle teraz, on ostatnio nie gra, bo ma jakieś problemy z kolanem, chyba tak. Już kilka meczów opuścił, ale przed tą kontuzją on miał jakąś taką serię absurdalnych meczy, gdzie chyba kilka meczów z rzędu oddawał pod 10 i więcej trójek i to kompletnie nie wpadało. Tak przed tą kontuzją to jakoś tak kompletnie wpadł w szał rzucania. No, bez refleksji, nie? Że skoro nie siedzi przez 7 rzutów z rzędu, to może warto byłoby odpuścić chociaż na chwilę. No ale widzisz, mówimy o tych meczach, ale on łącznie rzuca 37% za 3. Tak, tak. No. Na ponad 8, na prawie 9 próbach, więc to nie jest, wiesz, no, on też ma mecze, gdzie to siedzi, to jest to. No tak, no tylko no, jakby mówię, to trzeba umieć gdzieś tam wyśrodkować, szczególnie jeżeli nie jest się gdzieś tam gwiazdą pierwszego formatu. To trzeba na spokojnie, tak. Tak, trzeba usiąść na spokojnie. Nie, nie jest tak. No dobrze, ale co do debiutantów, czy masz tam kogoś jeszcze takiego no, sexy? Danny Avdija na pewno byłby mocnym kandydatem tutaj. Tak, tak, aczkolwiek no to rozmawialiśmy no, ostatnio. Ja wiem, że nie wierzyłeś w niego. Tak, ja w niego nie wierzyłem, więc dla mnie nie było on rozczarowaniem, ale jego sezon jak najbardziej, tak, obiektywnie rzecz ujmując, ten jego sezon no, wygląda źle, jak na gościa wybranego tak wysoko. Nie? Mhm. Ja, no to tak mi przyszło do głowy to. Ja u siebie mam jeszcze, ja u siebie mam jeszcze Obiego Topina z Nowego Jorku. Okej. Okay. On miał momenty niezłe. To nie był jakiś taki generalnie szalony sezon w jego wykonaniu. A rzeczywiście można było chyba tego oczekiwać po tym, że on już nie jest taki wcale najmłodszy. On 23 lata ma, czy 22? 23. No w każdym... 23. No to już nie powinien być, wiesz, tam 2 lata odbycia, 2 lata. On mógłby wejść pewnie i grać regularnie. No to też kwestia tego, że Thibodeau nie dawał mu jakichś tam szalonych minut. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że to działa w dwie strony i Tibbs nie dawał mu tych minut, bo on tam nie dawał tyle, ile mógłby dawać. No właśnie. Zwłaszcza, że to nie jest zawodnik znany ze swojej defensywnych inklinacji też, nie? No właśnie, a pamiętajmy, że jasne, Thibodeau, podobnie jak wcześniej omawiany Rivers, niekoniecznie lubi wprowadzać tą młodzież, niekoniecznie darzy ich wielkim zaufaniem, no ale z drugiej strony... Ale Quickleyem gra, nie? Właśnie, do tego zwierzę. A Quickley to też nie jest jakiś defensywny guru. Dokładnie i to nie jest zawodnik tam z 8 pick draftu, tylko tam z drugiej rundy bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I też debiutant, więc da się, tak? A Obi Toppin z kim przegrywa rywalizację jako, bo on jest na czwórce gra, tak? No to dobra. No, no tak. Julius Randle to nie, ale z kim on przegrywa tą rywalizację, że nie jest w stanie, wiesz, wyszarpać sobie większej liczby minut. Z Tajem Gibsonem? Kurczę, trochę. No, też Gibson gra nieźle. Nie, no tak, no ja wiem, że Thibodeau uwielbia swoją grupę ludzi zazwyczaj mających epizod w Chicago wcześniej. No, ale, no jest. Ale mimo... nie można z tego żartować. Spodziewaj się nieprzychylnych komentarzy. Okej, okay, a może już to przeszło. Może już można. No. Ale mimo wszystko no nie wypada, jeżeli jesteś 8 pickiem draftu, przegrywać rywalizację o minuty z 35-letnim Tarzem Gibsonem. Jakby no, come on.
Jednak Prawda. trzeba byłoby się spodziewać więcej. Natomiast plus to jest też duże rozczarowanie właśnie ze względu na wiek, no bo no teraz Obi-Toppin jest jeszcze taki, o, bo to debiutant, bo coś tam, ale za rok spojrzysz na niego, powiesz 24-letni zawodnik, który gra jakieś tam, nie umie się przebić do rotacji, to już jego wartość to tam spadnie na łeb, na szyję, nie? Zgadza się. I Knicks po prostu mając 8 pick draftu ani nie będą w stanie, ani nie wybrali dobrego gościa, ani nie będą w stanie go jakoś korzystnie wymienić, nie? I to może być duży, duży problem. Tu taki podwójne rozczarowanko, ale no ale może no ja się przełamie. Też myślę, że mógł trafić lepiej w drafcie. O, Bo Tom Thibodeau na pozycjach 4-5 potrzebuje w swoim systemie tych zawodników, którzy są w stanie szybko wychodzić do góry i wracać w defensywie. Tak. Wiesz, zamykać drogę na zasłonach i wracać pod kosz szybko. A to wymaga raz, że takiego fizycznego przygotowania, a też takiego know-how, wiesz, takiej znajomości koszykówki dosyć dużej i doświadczenia, co na przykład Taj Gibson ma, co okazuje się ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, że Julius Randle to ma, a Obi-Toppin w swoim pierwszym sezonie może tego jeszcze po prostu nie mieć. No fakt. Wiesz też, gdzie on dostanie lepszą szkołę niż u Toma Thibodeau do tej defensywy, którą musi poprawić. Może się okaże, że wiesz, takie 2 lata grania minut niższych niż by tego oczekiwał, wyjdzie mu na dobre, kto wie. Może. To jest ciekawa perspektywa, że może faktycznie pójdzie gdzieś właśnie za 2 lata do innego zespołu i się okaże, że hej, ten gościu nauczył się bardzo dużo, a nie widzieliśmy tego, nie? Bo rotacja Toma Thibodeau jest wąska jak zwykle. Ale na ten moment jakby nie przejawia powodów ku aż takiemu optymizmowi Obi-Toppin. Nie, to prawda. To wiesz co, to podobnym case'em jest Patrick Williams z Chicago Bulls. Tak, aczkolwiek Patrick Williams miał momenty. Miał no to momenty. Tak jak Obi-Toppin. Pozycja podobna, no, profil trochę inny, ale taki all around czwórka. Ale wydaje mi się, że Williams miał więcej tych momentów niż Obi-Toppin, aczkolwiek może ze względu na to, że więcej przynajmniej w początkowej fazie obserwowałem Chicago niż Nowy Jork. Okej, no to ja w tym sezonie zdecydowanie więcej Chicago, zdecydowanie więcej Nowego Jorku widziałem, to może ta perspektywa. Może. To musielibyśmy Jacka zapytać. Trzeba będzie. Ale jeżeli jesteśmy przy Chicago, to teraz ja przewrotnie zastosuję tutaj taki manewr. I przywołam gościa, który bardzo mnie rozczarował w tej ekipie w tym sezonie. I to jest, uwaga, Lauri Markkanen. Tak, mladolicy Lauri, no. Szkoda. Ale to jest chyba po prostu to, że on przyszedł do tej ligi jako mocny całkiem zawodnik już i po prostu nie zrobił kroku do przodu w ogóle, w żadnym momencie. W ogóle. A potencjał bardzo fajny i bardzo fajnie się zapowiadał. A nic z tego. Naprawdę nic z tego. I o ile jeszcze wcześniej można było zwalać to na trenera, bo akurat trafiło mu się na Jima Boylena, co no z pewnością nie było przyjemnością, o tyle teraz przy Billim Donowanie on nie poczynił żadnego progresu, a wręcz przeciwnie. A pamiętajmy też, że to jest jego rok, w którym kończy się kontrakt. A zatem zawodnicy zwykle w tych sezonach grają jakoś tak odrobinkę lepiej. Nie wiem czemu, ale jak im się kończy kontrakt, to jakoś tak bardziej zaangażowani są zwykle. No coś tam takiego bywa czasami. Tak. A Lauri Markkanen jakoś tak, jakoś niekoniecznie. I... No, nie możesz mu odmówić konsekwencji. No, absolutnie nie. Tej jednej rzeczy nie mogę mu odmówić. Natomiast wiele... Ale to też jest taki ciekawy przykład, bo on przyszedł do ligi jako już okej zawodnik na poziomie NBA. Nie? I to jest po prostu to, że jak przychodzisz do ligi i już jesteś okej na poziomie NBA zawodnikiem, to znaczy, że naturalnie mamy oczekiwania, że będziesz dużo lepszy, bo generalnie zawodnicy, którzy przychodzą do NBA, się potem rozwijają. A może tu w tym przypadku nie. Może on przyszedł mając już swój sufit. I to, wiesz... No tak, no tylko, że... Wysoki jest, całkiem silny, mobilny nawet, jak na swoje warunki fizyczne. Rzucać potrafi. No, tylko, że jeżeli to jest jego sufit, no to po prostu jest niziutko zawieszony, niestety, nie? Tak, no na to wychodzi. Może on jest po prostu całkiem dobrym zadaniowcem na realia NBA. Może tak być, więc znowuż to, jak zresztą przy większości rozczarowań, znowu rozbija się to oczekiwania. No ale no, niezależnie od wszystkiego, wydawało mi się, że no, jeżeli Markkanen miałby się kiedyś przebić i gdzieś tam zrobić ten rewolucyjny krok do przodu, to miał to być ten sezon. Nie widać tego, więc
Już nie będę miał w stosunku do niego większych oczekiwań. Natomiast słaby, słaby, chyba najsłabszy od sezonu debiutanckiego, nawet statystycznie sezon Markkanena, więc no to o czymś mówi. No, on tam stracił trochę minut w rotacji na rzecz Nikoli Vucevicia, no. No ale to już było w końcowym etapie, nie? No tak, 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 jasne, jasne. Swoją drogą, a propos rozczarowań, wymiana Nikoli Vucevicia w tym sezonie. Masakra. No, O ile trzeba to nie przyznać. można tego skreślać, bo w przyszłym sezonie może się gdzieś tam to zbuduje lepiej i będzie wyglądało jakoś, o tyle żadnego efektu wow, absolutnie. Bardzo, bardzo to nie pykło Chicago w tym sezonie, jeśli mowa o wyniki z tego sezonu. Oni są jak ten typ, który pokazuje ci śmieszny filmik i mówi: poczekaj, poczekaj, jeszcze tutaj, zaraz, zaraz. Zaraz się rozkręci, tak. No nie, nie, niestety. Ja na swojej liście mam jeszcze dwie pozycje. Debiutantów? Jedna z nich, nie, właśnie Ogólnie. Już nie debiutantów. Ogólnie, no. No. Jedna może zaskoczyć, Okay. bo to jest generalnie zawodnik, który jest dobry i raczej się go chwali i słusznie, ale brakuje mi kroku do przodu. To może być taka antyteza nagrody za największy postęp. Okej. Okay. I to jest może kontrowersyjne, chociaż mi się rzadko zdarza. Okej. Okay. Ja Morant. Serio? No bo widzisz, to jest zawodnik, który prowadzi swój zespół i prowadzi z sukcesami, trzeba powiedzieć. On ten zespół doprowadził do turnieju play-in. Drugi sezon z rzędu. Co drugi sezon z rzędu. Co rano możesz znaleźć 10 jego highlightów z każdego meczu, po prostu w których robi coś takiego, że twoja szczęka gdzieś tam ląduje w Tennessee i musisz po nią iść co rano i to jest bardzo męczące, ale jego postęp spodziewałem się, że będzie tak indywidualnie patrząc trochę lepszy, bo ja wiem, że to nie jest tak, że żeby być dobrym zawodnikiem, to musisz notować 30 punktów i 20 asyst i w ogóle milion wszystkiego. Nie, bo wtedy jesteś ale... tam. Wtedy nabijasz sztuczne statystyki jak Russell Westbrook. No tak, no właśnie. Ale wiesz, on nie zdobywa średnio 20 punktów, 7 asyst na mecz. On nie poprawił się względem debiutanckiego sezonu. I też trzeba przyznać, że to jest kwestia tego, że on jest bardzo chimeryczny, bo on miewa jakieś kosmiczne mecze na 40 punktów i powiedzmy 7 asyst, tak. Kiedy po prostu wchodzi pod kosz i w czasie dwutaktu potrafi 7 razy przełożyć piłkę wokół swojego ciała i zrobić jakieś tam 4 pump fake'i po drodze i jakieś takie rzeczy, które w ogóle trudno jest opisać językiem polskim. A gra mecze, gdzie zdobywa, nie wiem, 4 punkty i 5 asyst. I paradoksalnie to są wciąż ok mecze Ja Moranta, w których, wiesz, ofensywa polega na tym, że on ją rozprowadza, że tak. On ściąga uwagę obrońców, że on wie, gdzie do kogo podać, mimo że to nie zawsze są z tego asysty. To, wiesz, fajnie by było liczyć na przykład asysty drugiego stopnia w NBA. Tak, hokejowe tak zwane. Hokejowe, no, to by było ciekawe. Nie tam, że w jakichś boxscorach podstawowych, żeby to się liczyło, tylko żeby po prostu była taka częściej statystyka. Można było gdzieś tam... No, żeby mieć to, wiesz, gdzieś w świadomości, bo nie widuję tej statystyki nigdzie, a są tak zaawansowane statystyki, że głowa mała. I liczyłem, że Ja Morant zrobi krok do przodu, taki, wiesz, że wejdzie większy. Na taki poziom, może nie All NBA Team, ale gdzieś zbliżony, nie? Myślałem sobie, że ten debiutancki sezon mógł być taki chimeryczny, bo on jednak tam, wiesz, 20-letni chłopak od razu przejmuje stery zespołu. Jasne. No to nie można mieć oczekiwań, że będzie regularny, ale drugi sezon już oczekiwałem, że nie będzie tych meczów na 4 punkty i 5 asyst. Tak, że już... Albo, że będzie ich mało, że będą się zderzać sporadycznie, a to jest tak, wiesz... A to się mimo wszystko zdarza, tak, to jest fakt. Przed... Jakie są 4 punkty i 5 asyst, to już jest na przykład tylko 7 highlightów z jego akcji, nie? A nie 15, to fakt. 2 rzuty i 5 asyst to jest, no to już więcej nie wykręcisz z tego highlightu. No fakt, fakt. Przede wszystkim a propos rzutów Ja Moranta, no to kilka z nich mógłby sobie w meczu odpuścić, szczególnie tych takich za łuku, bo... On wciąż nie jest dobrym strzelcem, on jest gorszym strzelcem niż w zeszłym sezonie, to też jest to. No właśnie. A tych trójek oddaje więcej, całą jedną więcej na mecz. I no czasami to wygląda naprawdę źle. Naprawdę część tych rzutów mógłby odpuścić z korzyścią dla drużyny. Tam też jest taki problem, że gdzieś tam to
nie powinno mieć wpływu na to, jak on wygląda w drugim sezonie, ale gdzieś tam ta ofensywa jest bardzo mocno oparta na nim i to też może gdzieś tam wpływać na tą jego skuteczność. To, że nie ma Jarena Jacksona juniora obok siebie przez większą część sezonu i że nie ma zbyt wielu broni w ataku Memphis poza tym, co wymyśli Ja Morant, na pewno na skuteczność nie pomaga, ale zgodzę się co do tego, że on ten jego drugi sezon no jest niezadowalający, aczkolwiek ciężko jest jakoś mocno go krytykować, no bo Memphis, które... Tak, bo jest świetny koszykarz, nie? Który prowadzi zespół do dobrego wyniku, no i gra właśnie dobrą koszykówkę, tylko znowu no oczekiwania. No właśnie, tylko też brakuje takiego, nie chcę powiedzieć efektu wow, no bo kto w tej lidze ma większy efekt wow niż Ja Morant? Nikt. Oczywiście, natomiast brakuje czegoś takiego, wiesz, że nie wiem, Memphis zaliczy jakąś serię 5 spotkań z rzędu dzięki świetnej grze Ja Moranta i w ogóle. Jakiegoś takiego momentu, gdzie on, wiesz, będzie na ustach jako... Liczb brakuje najzwyczajniej. Jako potencjalny zawodnik tygodnia, miesiąca, coś takiego. Gdzie właśnie, tak jak mówisz, tych liczb troszkę brakuje u Ja Moranta i... Przecież gdyby on notował nawet średnio, powiedzmy, 20-10-5, to przy tym, jak on wygląda, to on by był w tych dyskusjach wszystkich tam wow, wysoko, a nie mówi się jakoś dużo Ja Morant. No nie, gdzieś tam spadł niżej w notowaniach. Ale powiem ci tak, zobaczysz, że w trzecim sezonie będzie o klasę lepiej i ta nierówność u niego zniknie. Ponieważ i tutaj piję też do tego, do nazwiska, które ja mam na liście, na które na pewno zwróciłeś uwagę. Ponieważ mam taką teorię, że wielu zawodników, nawet tych dobrych, tych bardzo dobrych, w tym drugim sezonie napotyka na taką realną ścianę. I niektórzy radzą sobie lepiej, niektórzy gorzej, ale w ostatnich latach chociażby Jason Tatum, przecież ten drugi jego sezon to był mocny zjazd, nie? I później w trzecim już ustabilizował formę na pozycji lidera Bostonu, ale w drugim też wszyscy się spodziewaliśmy, że on tam zrobi krok do przodu, a on tak troszkę lekko się wycofał, wyglądał po prostu gorzej. I drugi taki zawodnik, który w zeszłym sezonie był bardzo fajny, a w tym jest bardzo niefajny, to jest Tyler Hero. To ja właśnie chciałem zrobić żart, że mam takie czteroczłonowe akurat na liście, że Duncan, Tyler, Robinson, Hero, ale może dobrze, że tego uniknęliśmy. To też jest taka, tacy kandydaci do antynagrody Most Improved. Tak, aczkolwiek do Duncana Robinsona mam zdecydowanie mniejsze zarzuty. Tak. On tam mimo wszystko gdzieś tam przy tej swojej ograniczonej roli... No, ale wiesz, z czego to wynika, że mamy mniejsze zarzuty do niego? On nie, jego rolą nie jest gra na piłce, a kiedy grasz na piłce, to, że ci słabiej idzie, jest bardzo eksponowane. Bardziej widoczne, dokładnie, od razu się rzuca w oczy. Plus też, no, statystycznie Duncan Robinson nie wygląda wiele gorzej niż w zeszłym sezonie. Nie, on wciąż jest okej. Okay. No, więc tutaj troszkę mniejsze, ale też no, na pewno nie podtrzymał tego poziomu z zeszłego roku. Natomiast Tyler Hero, no to... Nie chcę powiedzieć fatalnie, no bo znowuż to też nie można przesadzać, ale gorzej. Zwłaszcza, wygląda. Że on wystrzelił znikąd, nie? No, tak. Gdyby nie poprzedni sezon, to tak. Powiedziałbyś o tym, że jest naprawdę niezły zawodnik na 15-5. Tak. Statystycznie wygląda spoko, ale absolutnie nie zdaje jakiegoś takiego testu oka i tego, co gdzieś tam pokazuje na boisku. No to widać, że... No widać, że nie czuje się najpewniej, widać, że wygląda gorzej niż w zeszłym sezonie. No znowu kwestia oczekiwań. My widzieliśmy po prostu fantastyczną drużynę Miami Heat, a widzieliśmy w tej drużynie dwóch młodych bardzo zawodników, którzy grają zdecydowanie powyżej oczekiwań i uznaliśmy, że skoro na przestrzeni całego sezonu, playoffów, finałów grają na takim poziomie, to te oczekiwania powinny być właśnie gdzieś tam wysoko. A tu nie wszystko się zgrało. No, grają trochę słabiej, nie zrobili kroku do przodu i no, kiedy stoisz w miejscu, to się cofasz. No. Dokładnie. Plus na pewno nie pomaga w odbieraniu jakby wartości tych zawodników motyw Jamesa Hardena i jego transferu, nie? I tego, że Miami rzekomo powiedziało, że nie, Tylera Hero za Hardena nie damy.
I wszyscy znacznie większą uwagę zaczęli zwracać na to, jak gra Tyler Hero i wszelkie jakieś takie jego... Łącznie z nim samym podobno. Tak, i wszelkie jakieś takie jego niepowodzenia jakby zostały wyniesione do większego poziomu niż zwykle i niż chyba powinny być. Pewnie tak. No i fakt, że Miami Heat to był zespół na finały NBA w zeszłym sezonie, a w tym roku ta ich dyspozycja w sezonie regularnym jest zdecydowanie słabsza. No to tak trudno powiedzieć zdecydowanie słabsza. Raz, że przez problemy z kontuzjami, a dwa, że to wciąż jest dobry zespół mimo tego. Ale ta amplituda, ta różnica, nie? Pomiędzy zeszłym sezonem, który był prawdopodobnie maksimum tego, co dało się wtedy wycisnąć i z tej dwójki, i z tego zespołu, a tym sezonem, w którym już ta efektywność ich talentu nie jest aż tak wysoka. Jak najbardziej. Tak. Czyli. Powiem ci szczerze, że moją listę zamknąłem. Zawodników. Ja mam jeszcze dwa nazwiska w kontekście zawodników. Słucham ciebie uważnie. Jedno trochę przewrotne i mniej związane z tematami sportowymi, tylko bardziej ogólne. Drugie stricte sportowo. Kevin Love. O tak, no. Kevin Love ma. Myślałem o nim, ale go nie zapisałem jakoś z jakiegoś powodu. To jest straszne, ponieważ ja jestem świadomy tu kontuzji, tu Cleveland nie grają o nic i tak dalej, no ale Kevin Love wygląda no fatalnie, nie? I to no, najgorsze statystyki od sezonu debiutanckiego. Facet nawet po powrocie z kontuzji w drużynie, która za bardzo nic nie gra, nie jest w stanie zagwarantować jakichkolwiek tutaj realnych statystyk i realnego wpływu na jakieś poprawę losu tej drużyny. Mimo tego, że ma obok siebie bardzo fajnego partnera do gry w osobie Jareta Allena i on sobie może spokojnie tam rozciągać grę i w obronie nie musi się tak dużo martwić o to, czy ktoś mu pomoże pod koszem, bo Allen z największą przyjemnością to zrobi. No a Kevin Love wygląda, powiem tak, Kevin Love wygląda niewiele lepiej od Blake'a Griffina i to już samo w sobie mówi o tym, jak źle z nim jest. Blake Griffin wygląda lepiej ostatnio. Ostatnio, ale patrząc na przekroju całego sezonu, biorąc pod uwagę jego epizod w Detroit, no to jednak wygląda No to moim zdaniem gorzej. porównywalne historie, No, to. tak. A w ogóle nie mówi się No o i tym. ta jego widoczna frustracja Kevina Love'a, nie? I to już jest drugi Ta sezon z tą jego frustracją. takie. Tak, jakieś takie. No ta akcja z tym rzuceniem piłki, taki. No, tam było kilka tych sytuacji. Tak, No, tak. trudno mi jest je przytoczyć konkretnie, ale Tak, on tak. tam nie chce być. Tak. Dziwne strasznie zachowanie jak na weterana, doświadczonego zawodnika. I takiego gościa, który się wydaje taki, wiesz, no taki luźny i pozytywny, nie? Ten jego odbiór jest zawsze. Tak, On taki. tam prywatnie tam są swoją narzeczoną, tam jakoś mocno prowadzą tą fundację dotyczącą zdrowia psychicznego. To tak zupełnie nie koreluje to z jego wizerunkiem, to co on Tak, tam czasami robi. z tym, co robi na parkiecie i jak łatwo się jej frustruje i gdzieś tam jak nie potrafi się dogadać z tymi zawodnikami, w ogóle jakoś to tak właśnie dwie różne twarze Kevina Love, to jest prawda. Natomiast no, ciężko jest powiedzieć, z czego to wynika, ale no, wygląda to źle, co gorsza. Jakby on też gra na swoją własną niekorzyść, no bo co, no, Cleveland nie będą go jakby zwalniać, bo im się to w żaden sposób nie opłaca. Chętnych na niego nie ma, więc jak mu się tak tam strasznie nie podoba, no to no sorry, ale jeszcze się będzie musiał przemęczyć w tym Cleveland jeszcze sezon, dwa co najmniej, zanim go gdzieś wypchną. Więc Zgadza się. może warto byłoby wziąć się tam za siebie i zacisnąć zęby i wyciągnąć jak najwięcej z tego, aniżeli wiesz, rzucać piłkę do przeciwnika i obrażać się na cały świat i chłopaków, którzy są 10 lat młodsi od niego. Powiedz mi, po co oni Andersona Wareża ściągali tam na końcówkę sezonu, na ostatnie 5 meczów? Wiesz, Zamiast jakaś wziąć jakiegoś młodzika z G League, tam przetestować, sprawdzić, to oni biorą 49-letniego Wareżała z Brazylii, ściągają powiedziałbym, z ciepełka, z plaży. że wartość sentymentalna, ale do tam kibiców przecież to za wiele nie ma, no to nie wiem. No właśnie. No, nie wiem nic, no może mają tam jakiś ukryty plan dla niego, może jest jakimś, nie wiem, podwójnym agentem innego zespołu, nie mam pojęcia, ale skąd A on. no, to już ma taką historię za sobą, nie? Tak, Podwójnej agentury. ale skąd oni wytrzasnęli tego chłopa, to ja nie mam pytania, ja nie mam pojęcia.
No, tak było. Mówiłeś, że masz jeszcze kogoś na Jesz liście? jeszcze jedno nazwisko, które łącznie, rzecz ujmując, jest moim największym rozczarowaniem tego sezonu. To jest James Harden za tą szopkę z początku sezonu z Houston. Like... Jesteś pewnie jedną z trzech osób, które o tym pamiętają, no ale dobrze. No właśnie to mnie troszkę jakby smuci, że no, facet odpalił taką krzywą akcję, dosyć szeroko komentowaną, zresztą nie jedną. To a prawda. wystarczyło 30 spotkań na dobrym poziomie, na jego poziomie, bo to było spotkania na poziomie, na którym on grał od lat. I nagle James Harden jest pozytywnym bohaterem tego sezonu i w ogóle zapomnijmy o tym, że ośmieszył i wystawił organizację, która go de facto stworzyła jako zawodnika, bo to oni go wyciągnęli z Oklahoma, zapłacili mu kupę kasy i powiedzieli, wierzymy w ciebie, ty będziesz liderem naszej organizacji, stary, masz, rób co chcesz. Kiedy on był jeszcze gdzieś tam rezerwowym w tej Oklahoma, więc no... Nie wiem, no... Okej, okay, no zgadza się. To nie było dobre zachowanie Jamesa Hardena, ale tak jak mówisz, że ośmieszył organizację, to co mam w głowie, że Houston Rockets dali mu w jedną rękę młotek, a w drugą gwóźdź. I on przybił ten gwóźdź. Czy dobrze, że to zrobił? Nie. No nie, ale... Nie, no tak. Rozumiesz moją paralelę. Tak, ja się zgodzę co do tego, że to jest jakby gdzieś tam ich wina, to na co mu pozwalali w ogóle, natomiast chodzi mi o to, że z perspektywy jego, no to jakby wiesz, no, mógł tam robić co chciał i tak dalej i na koniec tylko dlatego, że no on... No i zrobił co chciał. No tak. Halo. No, dobrze, ale no... Tylko dlatego, że nie chcieli spełnić kolejnego jego życzenia, to wiesz, to ich wrzucił pod autobus. No, mimo wszystko tak się nie robi, nie? Dla Nie, no zgadzam się, trochę się klubu, w śmieję. którym się tyle lat przegrało i w ogóle, i który no, gdzieś tam wiesz, spełniał każde twoje zachcianki, no, to odrobina przyzwoitości wymaga, żeby no, jednak przynajmniej załatwić to w inny sposób, tak? Nie robić przynajmniej szopki, powiedzieć, że chce transferu, ale Tak, no. Nie, można to było robić takiego. Zdecydowanie bardziej elegancko rozegrać, no to pełna zgoda. Bardzo mi się podobało jakiś czas temu, jak Kevin Porter Jr. był tam przyłapany w jakimś klubie Tak. i coś, i następnego dnia zagrał jakiś taki absurdalny mecz z rekordem kariery. Tak, ten. Musieli mieć bardzo nieprzyjemne flashbacki w Houston. Tak, te komentarze, że dziedzictwo Jamesa Ciekawe, Hardena czy z taką, jest żywe. Czy z taką sztuczną brodą do klubu poszedł. Tak. I brał wszystko na konto Jamesa Hardena. Tak. No i później co? No, opłaciło się? Opłaciło się, panie. No tak, no tak się gra w Houston po prostu. Dokładnie. Chociaż gdybym miał jakby wybierać, to w życiu by nie powiedział, że to akurat w Houston jest, panuje taki klimat, żeby chodzić na imprezę i później prosto z tych imprez rzucać 50 punktów w meczu. Ale to się co jakiś czas słyszy takie historie o to innych miastach właśnie, o jakimś Miami albo Los Angeles, że jak zespoły przyjeżdżają tam na mecze wyjazdowe, to często im jakoś tam nie idzie najlepiej, bo na przykład jak przyjeżdżają dzień wcześniej, to jest okazja, żeby się pobawić. No. Ja myślę, że należałoby jakoś zakumulować jakieś takie naprawdę szerokie statystyki z meczów wyjazdowych w tego rodzaju miastach i sprawdzić, czy powiedzmy na przekroju tam, nie wiem, jaka próbka by była reprezentatywna, 30 sezonów ostatnich, czy mecze wyjazdowe w imprezowych miastach rzeczywiście są wyraźnie słabsze. Myślę, że... Tylko ciężko to badać, bo różne zespoły, które grają na różnym poziomie, grają w różnych miastach. No, może się okazać, że w Los Angeles po prostu zawsze były dobre zespoły i dlatego w Los Angeles zespoły grały słabiej. No. Może tak Nie być, wiem. Ale zdziwiłbym Trzeba się się to gdyby zmierzyć. ktoś już gdzieś w internecie czegoś takiego zestawienia nie zrobił, naprawdę. No, może masz rację, trzeba przekopać Reddit po prostu bardzo... Trzeba przeszukać, tak. Ale to też jest wyznacznik, że jeden z powodów, dla którego nie ma wciąż klubu w Las Vegas, moim zdaniem. Tak, to pewnie jest jeden z czynników. Nie? Zawsze się mówi o tym Denver, że o, bo tam jest tak wysoko i tam się tak ciężko gra, tam jest takie rzadkie powietrze. No, myślę, że są miasta, gdzie jest zbyt gęste powietrze. Tak, i Las Vegas byłoby pierwszym takim miastem. Dobra. To jeszcze na koniec, tak zamykając ten temat, to no. Rozczarowania w kontekście trenerów. No. Tak właśnie pomyślałem, czy mam tutaj kogoś i masz, no, musisz mieć. Nie wiem. Come on. Muszę? Come on, no, nie mów mi, że... Co, chyba po prostu o tym nie myślałem, muszę zerknąć w tabelę. Zerknij w tabelę, daję ci chwilę i nie mów mi, że jedno nazwisko
Nie wypchnie ci się tak. Jedno wyraźne. Jedno takie. Takie wyraźne, no. A no Terry Stotts na pewno nie podołał oczekiwaniom. Nie bez kozery się mu przebąkuje tak często o jego zwolnieniu. Zresztą sam zdążyłem w tym odcinku bardzo sugestywnie skrytykować jego niektóre decyzje, więc on na pewno. Okej, okay, Terry Stotts na pewno, na pewno. Ale nie trafiłem w tego oczywistego. Nie. Wiesz co? Dostaniesz jeszcze jedną ekstra szansę, ale widzę, że możesz błądzić. No, ja wiem, czy... Tak patrząc szczerze mówiąc na tabelę, jest bardzo niewiele zespołów, które są wyraźnie gorsze niż zakładałem i są gorsze nie z powodu jakiejś kontuzji czy tego typu historii. Okej, okay. No to a powiem tak. Powiesz nazwisko i ja stwierdzę, a no jasne, to na pewno tak będzie. Stan Van Gundy. Aż tak, to jest aż tak mocny kandydat? The... W sensie, okej, okay, no Pelicans mogliby być lepsi. No. Like, wiesz, to no, mogliby być lepsi do... Wiesz, Pelicans mają Zajoda, którego nikt nie jest w stanie w tej lidze zatrzymać i obok niego mają Brandona Ingrama, który gra na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. I generalnie mają ja w ogóle bardzo, bardzo lubię, jak oni, przepraszam, że bardzo lubię, jak oni koło siebie stoją, Ingram z Zajonem, bo oni tak, wiesz, niski, przysadzisty Zajon i ten taki szczudłowaty Ingram, to jest bardzo, bardzo, tak. Bardzo lubię ten widok. Jak Flippy Flap trochę. Ale... Tak. I mają naprawdę sporo talentu. Okej, okay, jasne, tam niektórzy zawodnicy, jak nie jakiś tam są, Eric Bledsoe czy Steven Adams, może niekoniecznie dobrze są dopasowani do tej ekipy, ale no... To... O, że my Stevena Adamsa nie wymieniliśmy dzisiaj, wyobrażasz sobie? True that. Przecież to jest takie oczywiste nazwisko. Przecież on był takim koksem w Oklahomie. No, był spoko. On był naprawdę świetnym zawodnikiem jeszcze sezon temu. No... Steven Adams to jest dobry. Teraz jest, on jest prawie na wylocie z ligi. W sensie jeszcze na opinii pewnie z dwa sezony pogra. Oby się poprawił. Ale gdyby nie opinia, którą miał takiego fantastycznego zawodnika i kolegi z szatni, bo tam też się za nim taka fama ciągnie. Tak, ja uwielbiam to Stevena, ja myślę, że po takim sezonie normalnie można by wylecieć z ligi. Można by. No problem jest taki, że Pelikany dały mu taki kontrakt, że nie ma szans. Nie? No to też prawda. No. Bo tam nie musi nic absolutnie. Nie, no przesadzam, to jest jakieś 8-8 na mecz, no to nie jest poziom wylecenia z ligi. Przeszarżowałem, ale znowu zasada kontrastu, no. Tak, ale Steven Adams faktycznie, ale to mówią, też jest właśnie kwestia niedopasowania, no to nie jest miejsce dla Stevena Adamsa. Nie, to też prawda. Nowy Orlean. Natomiast wracając... Chociaż ja na początku sezonu próbowałem uargumentować, że to jest dla niego miejsce. Pamiętam. Tak, mi się też wydawało, że da się to jakoś w miarę zgrać. Że ten ale... szybki atak Pelicans i te podania takie outletowe Stevena Adamsa tam zadziałają. Ale okazuje się, że nie, w ogóle nie, w ogóle nie. Natomiast wracając do Stana Van Gundy'ego, no mówię, no talent tam jest na to, żeby wiesz, no być troszkę lepiej, a oni dopiero w końcówce sezonu zaczęli faktycznie walczyć o te play-in, bo wcześniej no, mieli etap, w którym byli katastrofalni. Sam Van Gundy potrzebował połowy sezonu, żeby dojść do tego, co jakby wszyscy wokół wiedzieli już od początku, czyli że hej, granie z Zionem większych minut na przykład na centrze, w sensie na pozycji numer 5, jest całkiem niezłym pomysłem. Natomiast Stanowi zajęło to, mówię, dosłownie pół sezonu, zanim on zaczął wykorzystywać tak Zajona. Z drugiej strony ma gościa takiego spokojnie. Ma gościa takiego jak Williamson, którego nikt nie jest w stanie zatrzymać i w żaden sposób nie wykorzystuje go w końcówce meczu. Jak Pelikany mają końcówki meczów, to Pelikany zają tam dostaje jedną piłkę na ostatnie 3 minuty i nic więcej. To z jakimś w ogóle dziwacznym rozwiązaniem. I oni tyle spotkań w tym sezonie przegrali gdzieś tam w końcówkach. Przez jakieś dziwaczne decyzje i to niekoniecznie decyzje podejmowane gdzieś tam live na żywo, tylko po czasie, jakieś dziwne rotacje, jakieś dziwne zagrywki, które nie przynosiły skutku. Plus, co gorsza, obrona, która zwykle była dobrą, silną stroną Stana Van Gundy'ego, no w tym sezonie w Pelicans no, też się nie spina, nie? Jakby no patrząc na to, jaki tam jest potencjał i patrząc na to, jak oni grają w tym sezonie i to... No masakra, no jakby dla mnie jeden z głównych odpowiedzialnych za tak słaby sezon Pelicans i duże rozczarowanie, bo
Dużo sobie obiecywałem po stanie Van Gundim, a nie. Wyglądają bardzo źle. Okej. Okay. Z jednej strony myślę sobie, że wszystko, co powiedziałeś, jest w jakiś sposób prawdą, ale z drugiej strony, od ilu zespołów, które są przed nimi, oni mogliby być lepsi? Od Spurs? Na pewno. Od Warriors. Od Grizzlies? Pewnie tak. Od Warriors? Spoko. Okej. Może. No to są już trzy pozycje do góry. No to jest trochę. Okej. Nie. No Pelikany mówię. No nie, no rzeczywiście, no zagrali poniżej możliwości, to na pewno. Poniżej możliwości, mówię, wydaje mi się, że duża wina akurat w tym wypadku leży po stronie Stana, co mnie smuci bardzo, bo objawił się jako bardzo fajny, bardzo lubiłem słuchać meczów z jego komentarzem, bo on tam bardzo fajnie wychwytywał różne zagrywki czy zmiany. Tak, on jest świetnym ekspertem, tak. W ogóle uwielbiam, jak on zdarza się, że jest gościem na przykład w podcaście Zaka Lowe, to jest jeden z lepszych odcinków z nim. Tak, więc bardzo mi się podobał i z tego też względu mówię, kurczę, no jakby fajnie, że wrócił do ligi, fajnie, bo widać, że goś się zna, a tutaj się okazuje, że no może to być kazus trochę to Thibodeau w Minnesocie, że Stan Van Gundy troszkę nie poszedł z duchem czasu i trzyma się rozwiązań, które przynosiły mu sukcesy, wiesz, tamte 10 no, lat ten temu. No, ten Thibodeau w Minnesocie to im akurat dał playoffy, nie? Nie, no tak, chodzi mi o to, że jakby gdzieś tam z czasem widać było jakieś no, takie się, tak, archaiczne rozwiązania i w ogóle, i to, co rozmawialiśmy ostatnio, że ten Thibodeau wrócił po tej przerwie do Nowego Jorku i widać realne zmiany w jego podejściu do koszykówki, nie? I obawiam się, że ze Stanem Van Gundy może być też trochę tak, że on się trzyma troszkę jakichś starszych, archaicznych już rozwiązań i potrzebuje czasu, żeby się zorientować, że to nie działa. No pytanie, czy będzie miał na tyle czasu. Nie? Tam ten kontrakt jest chyba 4-letni, więc spoko, ale no, czy wcześniej ktoś go nie odpali. Dobra, długość kontraktu trenera to jest, wiesz. W ogóle nie ma znaczenia. Co to oznacza w zasadzie? Nic. To jeśli chodzi o trenerów, to głównie tyle. No wiadomo, że Brad Stevens nie wykonuje najlepszej roboty w tym sezonie, ale... No, tam też jest dużo problemów. To też jest wielopoziomowy tam tak, też plus Danny Ainge kłopot. nie pomaga mu ani w trakcie off-season, ani w trakcie trade deadline. Też nie jest łatwo. To fakt. No, ale tak z trenerów, no to nie. Największym pechowcem nie, na pewno nie tego mówię, sezonu kandydatu. Jest Steven Silas. Współczuję No, to prawda. temu gościowi strasznie, bo... On trochę podpisywał kontrakt na co innego niż dostał, nie? No, dokładnie. I najgorsze jest to, że zobaczymy, bo jeżeli tam w Houston go zatrzymają i będą i nie będą zbyt pospiesznych decyzji podejmować, no to może gdzieś tam się odbije, ale może być tak, że za chwilę drugi słabszy sezon, ktoś tam w Houston stwierdzi, że może zmieńmy kierunek i Steven Silas z roboty życia... Nie do końca z jego winy dostanie, wiesz, wilczy bilet, nie? No, zwłaszcza, że wiesz, tam kilku tych zawodników gra tak fajnie, że wydaje się, że to, tam jakiś potencjał w tym trenerze jest. Tylko, że to Rockets to zdecydowanie nie jest ten burger z reklamy. To... No, nie tak to miało wyglądać. Swoją drogą, ja Tak. zastanawiam się, co on musiał czuć, kiedy podpisuje kontrakt. O, super, mam fajną drużynę. O, mam gościa z MVP. O, co będzie się działo i w ogóle, i tutaj za chwilę, a ja chcę transfer, o ja chcę transfer, o ja będę w niego... A wiesz, co jest najgorsze? Że klub prawdopodobnie podpisując Silasa już wiedział, że to się tak potoczy. Prawdopodobnie tak. Ale kto wie, może Silas też już wiedział o tym, podpisując. Może, tak może, naprawdę. Może, ale jeśli nie wiedział, to już wyobrażam sobie jego minę, jak No. czyta te nagłówki rano. Tak. Mogłem zostać w I się Dallas. zastanawia, co jest ze mną nie tak, No, to moja wina. dokładnie. Mogłem zostać w Dallas, dobra robota, ciepła fucha. A tu Tak. I co? Tyle chyba. No tyle, no. Odpowiedzieliśmy sobie na fundamentalne pytanie, kto jest najgorszym koszykarzem w NBA i jakieś didaskalia też poruszyliśmy. Jestem. Mało istotne, ale... A, mogą być. No co to? Jak ktoś tam się bardziej zainteresuje, to może sobie do końca przesłuchać. Żegnamy się. Czas wyrobiony. Godzinówka wyklepana. Godzina 30. Coraz dłużej nagrywamy. Myślę, że to się skończy na jakichś niesamowitych rekordach. Cały Ja dzień. nazywam się...
w ogóle bardzo, bardzo się staram, wiesz, już trochę mi się zdarza nagrywać różnych rzeczy od dłuższego czasu, ale wciąż nie umiem tej jednej rzeczy i bardzo pilnuję tego, żeby nie rozwlekać zakończenia, bo to jest najgorsze, co może być. Okej. Bo mówiąc to teraz, już mam świadomość, że już nikt tego nie słucha. To już, wszyscy już wiedzą od minuty, że to jest koniec. Rozumiesz? Już rozwlekasz, tak. Więc teraz, jeśli jesteś tutaj, to zostaw kropkę w komentarzu. To będzie taki, wiesz, mrugnięcie, że oni wszyscy nie wiedzą, co ten komentarz oznacza. Albo taką emotkę z mrugnięciem możesz zostawić w komentarzu, jeśli byłeś na tym etapie podcastu. I to 90% słuchaczy będzie się zastanawiać, co to za komentarze? Co to za 3000 komentarzy z emotką mrugniętą? Co ono oznacza? No, a jeśli nikogo już tu nie ma, to możemy przejść do przedstawiania się. To teraz pogadajmy na poważnie. Okej, okay, ja nazywam się Kamil Kucharski. A ja Kamil Szuleko. I to byliśmy znowu my. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.